Uwaga, zaczynamy trzeci sezon podcasteksu i na początek dziękujemy naszym patronkom i patronom imiennym, którymi są Kicia Pestka, Web96.pl, blog o dawnym internecie, Malina Dunajska, Miś Misiowa i Misiu Junior, Sylwia Trzepizur, Ewenement, Król Julian Copywritingu, Julia Druszcz, Marcelina Zawisza, Łukasz Maciejewski, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka, Kotek Marszal, Yellow Tapir Films, studio animacji 2D, Marcel Marszałek, Foka i Morszwin, MJ Pro Tour, wyjazdy kolarskie, Mieszko Minkiewicz, Jaśka z Kolumbii, Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu, Karolina Wielbacka-Lamus, Zofia Zin, Kasper Kopeć, Paweł Maciejewski, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Grzegorz Kyc, Lepszy niż nic oraz Justyna Mazur-Kudelska. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcastex. Podcast o latach 90. i zerowych. Bartek, dzień dobry. Witam Cię w trzecim sezonie podcastexu. I od razu mam pytanie. Mm-hmm. Mianowicie, kto to powiedział? Bardzo taki ciekawy i głęboki cytat. Życie nie naśladuje sztuki, naśladuje telewizję. I teraz warianty, Bartek. Kto to powiedział? Czy powiedział to Jim Morrison? Czy powiedział to, już tak wchodzę w język trochę naszego bohatera, czy powiedział to Janek Nowicki? Czy może powiedział to Jurek Gruza? Bardzo mnie to cieszy, że dodałeś tutaj Janka Nowickiego, dlatego że bohater naszego dzisiejszego odcinka bardzo często powołuje się między innymi na niego i wśród takich postaci, na które powołuje się prawdziwie albo nieprawdziwie, bo czasami te cytaty są zupełnie z dupy, o czym wiemy, mając internet, tak? On kiedyś wykorzystywał fakt, że nie mieliśmy internetu, więc nie mogliśmy sprawdzić. Wśród takich postaci na przykład też jest Woody Allen bardzo często, tak? No i w ogóle Kuba Wojewódzki próbuje... A, powiedziałem to! Kuba Wojewódzki próbuje się tutaj lansować na Woody Allena. A kto to powiedział? Powiedział to najprawdopodobniej Jerzy Cnota. Powiedział to Woody Allen, oczywiście, czyli tak naprawdę powiedział to rzeczywiście Kuba Wojewódzki. Powiedzielibyśmy Woody Allen w spódnicy, tak jak wszyscy dziennikarze pisali o Grecie Gerwig przy okazji Frances Ha na przykład i to jest w ogóle znany numer. Nie, Kuba Wojewódzki jest Woodym Allenem, ale no nie w spódnicy zdecydowanie, natomiast jest obudowany rozmaitymi, też niepokojącymi kontekstami związanymi z Woodym Allenem, ale nie jest reżyserem filmowym, chociaż bywał reżyserem, o czym jeszcze dzisiaj pogadamy, także no dzisiaj taki kolejny odcinek sylwetkowy i myślę, że to nie ostatni odcinek, nawet jestem pewien, że to nie ostatni odcinek na temat tej postaci. Tak, z najbardziej niepokojących kontekstów związanych z Woodym Allenem. Woody Allen gra na klarnecie. Kuba Wojewódzki nie gra na klarnecie, nigdy nie grał, za to grał na perkusji, podobno słabo. Tak. I to nie jest złośliwość, tylko chyba on sam tak twierdził też, że grał słabo i nic mu nie wyszło z tej kariery perkusyjnej, ale wyszło mu w dziennikarstwie muzycznym i to kiedyś nawet chyba rozmawialiśmy w kontekście jakiegoś jego starego tekstu, że te teksty są nawet niezłe, te jego stare teksty. Wydaje mi się, że jak się zagłębisz w ten temat, to wyjdzie na to, że może niekoniecznie, że może te teksty mogłyby być troszkę lepsze. One są na pewno kwieciste, ale zacznijmy wcześniej, bo zacznijmy od dzieciństwa, o którym wiadomo no niewiele, również dlatego, że Kuba Wojewódzki dość konsekwentnie od 20 lat zaciera ślady swojego dzieciństwa, zaciera ślady związane ze swoją rodziną, co to drugie jest nawet zrozumiałe, tak? Przy czym też nie było zawsze konsekwentne, dlatego że o ile pamiętam, w jego programie była postać jego matki. I teraz ja nie jestem pewien, czy ta matka była prawdziwą matką, czy nie, czy to po prostu była wynajęta aktorka. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, bo to jest bardzo rzecz w jego stylu. Natomiast prawdopodobnie Kuba Wojewódzki ma brata, prawdopodobnie starszego o 2 lata, brata Tomasza. Z całą pewnością chyba możemy powiedzieć, że jego ojciec był prokuratorem w PRL-u, bolszewickim prokuratorem, jak to ujął Kuba Wojewódzki w swojej nieautoryzowanej autobiografii. Kurczę, jaki w ogóle przekorny tytuł tej świetnej książki, która powstawała 6 lat, Mateusz. Czy kiedyś spędziłeś tyle lat nad książką? Nie spędziłem nad niczym tyle czasu, natomiast czytałem tę książkę w całości i ona jest złożona z 16 przynajmniej, tak w ogóle, bo jest zajebiście niezborna i redakcyjnie jakaś taka w ogóle bardzo, bardzo brawurowa. No dobrze, ale ty o mamie, o tacie mówisz, o bracie Tomaszu. Zacznijmy od tego, że niedawno Kuba Wojewódzki no kilka dni temu skończył 60 lat, bo zdaje się, że jeżeli to jest prawda, Bob Dylan, kurwa, kluczy, wymyśla i tak dalej, jeżeli to jest prawda, to urodził się 2 sierpnia 63 roku w Koszalinie, potem wraz z rodziną przeprowadził się do Warszawy,
Warszawy. Także wszystkiego najlepszego. Piękny, piękny jubileusz. Znaczy, no tak, no zdrowia życzymy. No nie jesteśmy jacyś tutaj, prawda, krzywi kompletnie. Ale rzeczywiście, tak jak mówiłeś, nie do końca wiadomo cokolwiek na temat członków jego rodziny i dobrze, bo nie zajmujemy się tutaj prywatą jakoś za bardzo. Natomiast zajmujemy się życiorysami naszych, no, naszych bohaterów. Chciałem powiedzieć gości, ale jesteśmy za mali na to, żeby tutaj oczywiście nas odwiedził Kuba Wojewódzki. No, wiadomo na pewno, że Kuba Wojewódzki był chłopcem nieśmiałym. No, o tym już mówił w wywiadzie z 2006 roku, to jest wywiad do Playboya. Mówił o tym, że spotykacie się z facetem, który cały swój bezczelny wizerunek buduje na świetnym, narcystycznym samopoczuciu. I wy chcecie teraz naciągać mnie na rozmowę o kompleksach? Mogę wam tylko powiedzieć, że jak byłem w pierwszej klasie podstawówki, to tak się bałem podnieść rękę i poprosić o szansę skorzystania z toalety, że mocz oddałem pod siebie. Od razu zaznaczam, że jeszcze wtedy nie miałem problemów z prostatą. I już wchodzi Kuba Wojewódzki, prawda? Już jest jakiś tutaj wątek prokto, jest jakiś taki wątek oczywiście śliski i tego typu świadectw, oczywiście jeśli chodzi o Wojewódzkiego, mamy bardzo, bardzo dużo. Tak, Kuba Wojewódzki w tejże książce, którą swoją drogą ty przeczytałeś ostatnio, ja ją wysłuchałem, audiobooka. Brawo. Parę lat temu. Audiobooka zresztą czytanego przez Kubę Wojewódzkiego, więc miałem full experience, tak? Po prostu Kuba Wojewódzki opowiadał mi do ucha o swoim życiu. I muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie, jak niedobra jest to książka. Nie chcę powiedzieć, że o najgorsze, jaką w życiu czytałem, ale wydaje mi się, że gdybym miał stworzyć top 10 najgorszych książek, z jakimi miałem do czynienia, to nieautoryzowana autobiografia Kuby Wojewódzkiego byłaby, znalazłaby się w tym zestawieniu. Bo rzeczywiście jest to jakieś takie, z jednej strony połączenie niepokojących historyjek, które zaraz będziemy cytowali, znaczy jeszcze bardziej niepokojących niż ta o sikaniu w majtki. Znaczy ona w ogóle nie jest niepokojąca, zakładam, że po prostu dzieci, wiele osób ma jakieś takie doświadczenie typu zsikałem się w majtki w przedszkolu, czy coś tam, tak? Więc to nie jest niepokojące. Martek, przejdziemy do niepokojących rzeczy. Jest, tak bywa. Tak, ja to do dzisiaj tak miewam. No tak. Oczywiście. Natomiast Kuba Wojewódzki miesza tam właśnie z jednej strony jakieś takie creepy historyjki o tym, że to związane z jego penisem w dużej mierze, umówmy się, tak? A z drugiej strony on próbuje cały czas jakoś legitymizować siebie jako osobę z elity, z establishmentu, ale nie takiego establishmentu typu, nie wiem, powiem frytka, no to wiadomo, że to jest old story, no nie? Ale powiedzmy, nie jakiegoś takiego establishmentu typu celebryci z TikToka, ale takiego bardziej typu Jan Nowicki. Tam są jakieś takie momenty typu Jan Nowicki powiedział mi kiedyś, nie? I tak myślę sobie, stary, ty prowadzisz ten program w ogóle swój, 20 lat, jakby ja widziałem, że ty kumplowałeś się z największymi wiesz, aktorami scen polskich, z wielkimi muzykami, ze wspaniałymi piosenkarkami, z pisarkami i tak dalej, i tak dalej. Już nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz mi udowadniać, że ty kiedyś siedziałeś w Spatifie z Jankiem Nowickim i on ci powiedział coś tam, tak? Więc nie wiem, czemu ma to służyć, oprócz tego, że on sobie tam buduje jakiś taki dziwny pomnik, nie? Który musi być zawsze ustawiony tak, żeby odbijał się jakoś w tych wielkich postaciach, które spotykał na swojej drodze. Tak, zgadza się. No, w pewnym sensie ta książka jest centonem, to znaczy tam jest 2,5 miliarda cytatów i ona jest zbudowana to dla was, dla tych z was, którzy tego nie czytali, w taki sposób, że mamy jakąś tam historię, tak jak wspomniałeś, prawdopodobnie około seksikową, po czym jest wstawka z jakiegoś starego odcinka. No właśnie, ja jak Nowicki powiedział mi kiedyś, Nowicki się pojawia też jako taki interlokutor prywatny, jako mistrz życia, tutaj Wojewódzki oczywiście bardzo mocno to podkreśla, ale pomiędzy poszczególne fragmenty są wrzucone po prostu cytaty z jego programu. Bardzo często te cytaty mają pokazać, jak jest szybki, jeśli chodzi o ripostowanie i bardzo często są to riposty bardzo blade, takie mam wrażenie, jakieś takie rakityczne, ale czujemy, że chodzi o to, żeby to była rzecz. Powiedziałeś przed chwilą pomnik. Tak się składa, że skojarzyło mi się to z penisem we wzwodzie. Jestem Kubą Wojewódzkim. I Wojewódzki bardzo dużo miejsca poświęca w autobiografii swoim takim erotycznym doświadczeniom, ale właśnie doświadczeniom z dzieciństwa. Mianowicie pisze Nel z kolei, chodzi o Nel, o postać w pustyni i w puszczy, chodzi o ekranizację, o pierwszą ekranizację tejże pięknej powieści. Nel z kolei była moim pierwszym doświadczeniem erotycznym w kinie, a dokładnie masturbacyjnym. Zapałałem do niej tak silnym uczuciem, że na film W pustyni i w puszczy do kina WZ chadzaliśmy z moim ówczesnym kolegą Piotrem O wielokrotnie. Jak to się elegancko mówi, z biblijnym zamiarem utraty nasienia. No tak to w klubie dżentelmenów się mówi o waleniu koniura. Ja zwykle trafiałem na ten moment, gdy mała
mała Angielka w malignie wykrzykiwała rozpaczliwe: Stasiu, Stasiu, koszmar. Do dziś, gdy słyszę na ulicy, jak ktoś woła to imię, to miewam erekcję. Choć co tu ukrywać, coraz rzadziej. To jest autoironia. Piotr z kolei zwykle dochodził po... W ogóle, what? Jego opowiadałem o tym, że chodziłeś z kolegą do kina, a on miał po prostu ten dystans nieco inny. Zwykle dochodził po mnie, co już... Przepraszamy w ogóle z góry. Tak, w ogóle, content warning, to jest odcinek o wojewódzkim, proszę państwa. Tu będzie dużo o fiutach, o cycach, o dupach, o przedmiotowym traktowaniu kobiet. Tak. I tak trochę też, oczywiście, to oczywiście, że tak, także my tu już sobie gramy, a tutaj jeszcze wypadałoby. Piotr z kolei zwykle dochodził po mnie, co już wtedy dawało mi poczucie, że mam silne cechy przywódcze. Co? A wszystko to w rytm muzyki zespołu 2 plus 1, który śpiewał coś o wyciąganiu spod kołdry mgieł. I ja wiem, że Wojewódzki był wtedy dzieckiem, tak? No, ten film to jest chyba 73, czyli powiedzmy, że mówimy o 10-latku, który jest podekscytowany na widok też dziewczynki, tak? On jest z chłopczykiem, ona jest dziewczynką i ona jest na tym ekranie i ona mu się podoba, ale jakby... Precyzja tego opisu, już tutaj z perspektywy gościa, który się tam zbliżał do 60, jest dla mnie niepokojąca. Może ja po prostu, Bartek, nie czytam konwencji, tak, jak to ci wszyscy ludzie, którzy no, krytykują Kubę Wojewódzkiego. Po prostu nie rozumiem tego persyflażu, tego podwójnego kodowania, ale mnie to troszeczkę odpycha od tej pięknej autobiografii. Tak, to jest jedna z tych historii, które... zaczynają się i ty co zdanie masz nadzieję, że ono się zaraz skończy, ale tak, okazuje się, że ona się jeszcze nie kończy. No, jarała mnie Nel, okej, okay. Waliłem do niej konia, okej, okay. W kinie, okej, okay. Kolega dochodził później, nie? Wyobraź sobie, że spotykasz znajomego, który opowiada ci taką historię. No i w ogóle też uznanie, że opowieść o swojej inicjacji masturbacyjnej, znaczy ona może być interesująca u wielu postaci publicznych, może być, tak? Natomiast czy ta jest interesująca? Nie, ja bym tutaj raczej widział w niej ekwiwalent po prostu wysłania zdjęcia z fiutem, tylko że do czytelników, którzy kupili tę książkę, świata. Liczą na to, że tam będzie więcej cytatów z Jana Nowickiego, a to się okazuje, że, no, że będzie też walenie konia do w pustyni i w puszczy. No cóż, no, musisz kupować w całości ten produkt, no, albo nie. Natomiast Bartek, tak, to jest postmodernizm po prostu, tak, wiesz? Tak. No. On to zrozumiał już wtedy, my tego nie rozumiemy do dziś, więc jakby sorry. Jest też tutaj taka historia o pierwszej kobiecie, którą zobaczył nagą. Znaczy kobiecie. Kobiecie albo dziewczynie, nie jestem pewien. Natomiast no ona leci tak. Pierwszą kobietą, którą zobaczyłem nagą, była Basia, córka dozorcy. Jedna z licznych córek dozorcy, ale jedyna, z którą można było negocjować oglądanie dróg rodnych. Takie miała hobby. Najpierw ogłaszała konkurs pod frywolnym hasłem Kto mnie złapie, a następnie w rogu piaskownicy wprowadzała najszybszego w arkana swej nieletniej kobiecości. Mm-hmm. Nieletniej, sorry, czyli jednak tak. Zapomniałem. Jak mógłbym zapomnieć? To był mój pierwszy raz, czytam dalej, to był mój pierwszy raz, kiedy pomyślałem o tym, że bycie sportowcem ma jednak i dobre strony, ale to było na długo, zanim zobaczyłem pierwszy wywiad z Ireną Szewińską. No i hej, nie? I mamy żart o babie, która jest brzydka, bo mi się nie podoba, także no, klub dżentelmenów. Czy mamy taki jingle tak z taką perkusją, taką właśnie taką talk-show'ową nawet. Tak, ale pod warunkiem, że ślad nagra ktoś inny niż Kuba Wojewódzki, bo chcemy mieć ten jingle równy. To właśnie. Złośliwość oczywiście, pasowałby, ale nagrywał parę razy w programie i widzieliśmy, jak jest. No tak, 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 tak. No i tutaj znowu mamy tego typu sytuację, oczywiście poszerzoną o bardzo elegancki żart. A kurczę, no wiesz co, tutaj jest na tyle dużo tych opisów, że to znowu, jak to zwykle w tym podcaście, nie mamy kompetencji, żeby tutaj diagnozować, ale to jednak trochę zahacza o fiksację, a przynajmniej o jakieś takie rozmiłowanie w pisaniu na temat własnego stojącego fiuta, bo jest też anegdota dotycząca tego, jak po prostu w trakcie lekcji musiał wstać, ale tak się zdarzyło, że miał erekcję i pyta, jak tu wstać, jak się wyprostować, jak myśleć, kiedy niezbędna do procesu kumacji krew powędrowała w zupełnie inne rejony. Zgodnie z efektem motyla ta sytuacja mogła zapobiec w przyszłości wybuchowi wojny nuklearnej, więc postanowiłem wstać. Jeżeli zapobierze, to by była w końcu jakaś taka pożyteczna rzecz, którą zrobił Kuba Wojewódzki tak społecznie, tak, takie mam wrażenie. I wracam do cytatu. Czy ktokolwiek z was wyprostował się w szkolnej klasie z pełną erekcją w spodniach? Nie sądzę. Jest taka dość odważna teoria pewnego francuskiego filozofa, że małpy potrafią mówić, tylko tego nie robią, żeby uniknąć pracy. Ja tamtego dnia sięgnąłem owego ideału. Stałem i on stał i obej milczeliśmy jak grób. Jest też tutaj literatura, nie? Żeby było jasne. Z tymi opowieściami jest taki problem, że one są jednocześnie obleśne,
i banalne, nie? No bo jeśli wrócimy do pierwszej, tak, no to no wiele osób miało inicjację masturbacyjną do jakiegoś filmu. Niekoniecznie to musiała być opowieść o Stasiu i Nel, ale jednak, tak, to jest dość typowa sytuacja i u kobiet, i u mężczyzn, tak? Mm-hmm. Jeśli chodzi o to, że jakaś dziewczynka gdzieś tam w okolicy pokazywała, co tam za pieniądze, to nie wiem, parę dni temu czytałem komiks Titów, w którym była, to taki komiks o małych chłopcach i tam jest podobna w ogóle historia i tego rodzaju rzecz jest jakoś tam, nie wiem, no, zakorzeniona w różnych tekstach kultury, tak? Trzecia historia o tym, że tam ktoś miał wzwód w szkole, no tak, chłopcom się to zdarzało i to jest wszystko bardzo banalne, więc to jest jednocześnie, to próbuje być bardzo interesujące i odważne i przekraczające, a zupełnie nie jest, bo jest normickie strasznie i mogłoby zszokować co najwyżej, nie wiem, no, kogoś w średnim wieku, kto nigdy nie miał do czynienia z, nie wiem, filmami Kevina Smitha, czy coś tam, tak? No już nie chcę tam wymyślać jakiejś persony, ale wiesz, o co chodzi, nie? To raczej nie zszokowałoby osobę, która ma cokolwiek wspólnego ze współczesną popkulturą. Tak, banał to rzeczywiście jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jakby skrępowanie, które wynika z tej lektury, nie wynika z pruderii, nie? Tak bym to nazwał. To znaczy, no jakby no wiemy jak jest, też nie jesteśmy z drewna i tak dalej, tylko sposób, w jaki portretuje te rozmaite sytuacje wojewódzkie, jest jakiś taki, wiesz, plus, jeżeli chodzi o śliskość, czasami dosłownie śliskość tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. On też opowiada o tym, jak zrobił sobie kolczyk i nauczycielka geografii skwitowała mój nowy imidż słowami, tutaj cytuję, nie wiedziałem, że mamy w szkole homoseksualistów i on dalej tutaj peroruje, ale to nie była jedyna rzecz, o której nie wiedziała ta pani. Nie wiedziała na przykład, że moherowy sweter włożony na gołe ciało uwypukla jej kształt. Swoją drogą, prawdopodobnie wiedziała. Nie wiem, prawdopodobnie też nie była z drewna. Na tyle czytelnie, że męska część klasy wychodziła z sali z mokrymi plamami na spodniach. Tyle im zostawało po lekcjach geografii. Była to popularność zasłużenie wilgotna i zostawiająca trwały ślad. Czy jakby, no może też o spuszczaniu w majtochy napisze, nie? Brakuje tego w książce. Czy to jest w ogóle jakaś forma zemsty za tę uwagę od tej nauczycielki, że ona mi powiedziała tak, ale ona nie wiedziała, że myśmy widzieli jej cycory, i tyle wynosiliśmy z geografii. To jest chyba po prostu jakaś taka narracyjna niezborność, której tutaj jest bardzo dużo, bo chociaż redaktorka podpisała się pod tą książką, nie będę tutaj kolautował, no każdy może sobie to sprawdzić, to wydaje mi się, że nie powinna być z tego dumna i wydaje mi się też, że ta współpraca nie była najłatwiejsza, to znaczy, że było tutaj troszeczkę takie nabożne podejście do tego, co ten pan celebryta wymodził, wiadomo, że to duży nakład, tam chyba nie było zaliczki, tylko jakiś procent od sprzedaży, taki poważny, bo o tym Wojewódzki gdzieś wspominał, więc tutaj ta obecność redaktorki jest taka bardzo, wiesz, iluzoryczna, nie? No tak, ale z drugiej strony, jak dostajesz do redakcji książkę, która ma, co, wiesz, trzeci akapit, fiut, cipa, coś tam, cyce i tak dalej, no to co piszesz jako redaktorka? A, może by tutaj usunąć 30 historii od fiucie z tej książki? Nie dasz rady, tak? No to jest ten materiał, który dostałeś i musisz sobie z tym jakoś poradzić, nie? Więc, a przy okazji jeszcze masz Wojewódzkiego po drugiej stronie, który pewnie nie jest łatwym współpracownikiem przy redakcji, więc... No tak, no w tym rzecz, to znaczy dałoby się to zrobić, wiesz, to można troszkę inaczej napisać, to troszkę lepiej, nie chodzi o to, żeby było mniej pieprznie, tylko może mniej obleśnie albo mniej powtórzeń, bo on bardzo często tam korzysta z jakichś takich, wiesz, struktur, które się powtarzają, nie wiem, na przestrzeni czterech stron, no i to ewidentnie jest po prostu przeoczenie, nie? Bo takie rzeczy się właśnie też robi w redakcji, więc mam wrażenie, że to była jednak korekta. No bo rzeczywiście, no korekta jest odpicowana, jest ta książka, są przecinki, chociaż też czasami w złych miejscach, ale to już nieważne, nie? Więc tego typu tutaj akcja. No i cóż, no nie wiemy zbyt wiele na temat tych dalszych losów, powiedzmy, na temat edukacji. No licząc od daty urodzin, wychodziłoby nam jakoś tak, że Kuba Wojewódzki poszedł do liceum pod koniec lat 70., no bo 63. i tak dalej, ale nie wiemy, być może kiblował w podstawówce, na pewno kiblował w liceum i chodził tam przez 6 lat, o tym mówił wielokrotnie. Poszedł do liceum do Czackiego, wśród jego współabsolwentów mamy Wojciecha Mana, Tomasza Lipińskiego, jest też Kisiel i ksiądz Twardowski, także myślę, że zjazd absolwentów w pewnym momencie tutaj, jeśli chodzi o chronologię, wyszedłby naprawdę doskonale. No i tam już rzeczywiście troszeczkę działał na tym polu erotycznym, jakoś w jakiś taki bardziej zaangażowany sposób, ale no, z
właściwą sobie subtelnością pisze Kuba Wojewódzki o tych podbojach erotycznych licealnych tak. Są faceci, którzy do seksu kupują kadzidła, a są i tacy, co kupują chloroform. Niestety co najmniej dwóch z nas realizowało w tamtym czasie model drugi, czyli mamy już w liceum żarty z przemocy seksualnej i będziemy mieli tego jeszcze całkiem sporo. Tak, był content warning, proszę państwa, więc... Także sorry, no. Nie? Tak, jest... Jeszcze tylko 2 godziny. Tak, no właśnie, no, tutaj ludzie być może weszli tak mając nadzieję, że no, może będzie coś o idolu, coś, dotrzemy do tego, natomiast na razie musimy przejść przez rzeczy, które o swojej młodości pisał Kuba Wojewódzki. Tak, no jest też historia o Asi. Klasowej piękności, jak pisze Wojewódzki, o fryzurze i kształtach Diany Ross, ale jak się tylko zorientowała, że aż 3 moich wypuszczonych kolegów będzie kolędować do jej sromu, szybko nominowała się do opuszczenia namiotu Wielkiego Brata. I zrobiło się niezręcznie, ja z Iną do namiotu, a koledzy przed swymi namiotami zastygali niczym prequel Brokeback Mountain. Jest to... Nie wiem. Znaczy, ja nie wiem, czy on, nie wiem, naczytał się książek Clarksona na przykład, stwierdził, że on też tak umie. Znaczy nie, żeby książki Clarksona były jakieś super, nie są, tak? Ale wiesz, są popularne i ludzie się z nich śmieją, więc Wojewódzki stwierdził, że a, może ja też tak potrafię, spróbuję. Tu będą ludzie tyle od 10 statów, że ludzie oszaleją. Nie wiem, czy oszaleli, jaka była sprzedaż tej książki. Myślę, że spoko, to znaczy na pewno była eksponowana jako bestseller Empiku, to znaczy nawet nie chodzi o te stędy w salonach Empiku, ale też chyba potem po prostu o te statuetki, bestsellery i tak dalej. Myślę, że poszło dobrze, dokładnego nakładu. Przyznam, że nie sprawdzałem. No tak, no, jeśli chodzi o odwołania, jakieś takie popkulturowe interteksty, jeśli chodzi o cytaty, no to wiedzieliśmy po tej takiej jakiejś retoryczno-oralnej przygodzie z Kubą Wojewódzkim przez lata, że no tutaj oczywiście na papierze też musi to wszystko być. Bartek, nie krzyw się, oralna w sensie ustna, tak? Chodziło o to, co mówił. Ja się krzywię, bo wiem, jaka historia zaraz nadejdzie. Okej, okay. No to lecimy. I teraz jest taki content warning do content warningu, bo jest bardzo mało subtelnie. To jest chyba najgłupsza rzecz, która będzie w tym odcinku. Tak, nie? Tutaj chodzi o jakąś tam relację. Tu jest w ogóle bardzo dużo opisów dotyczących byłych partnerek. Bardzo, bardzo dużo. Niektóre są podane tutaj, podrzucone nam z imienia i z nazwiska. No wiadomo, że nie będzie pseudonimował Anny Muchy na przykład. W przypadku niektórych mamy... już jakieś takie bezpośrednie wskazówki, jeżeli ktoś ma czas i chęć, to może to sobie dosyć łatwo rozpykać, kto to jest, tam jakiś inicjał, jakieś tam zajęcie i sobie połączymy tutaj kropki bez problemu. Natomiast tutaj chodzi o jakiś tam licealny romans, jakąś koleżankę. I pisze Kuba Wojewódzki tak. Dopadał mnie wtedy dylemat serbskiego żołnierza. Najpierw zgwałcić, czy najpierw zabić? I już wtedy przeczuwałem, że szkoła w jej wydaniu tej koleżanki, to pokarm wyłącznie dla rozumu, a ciało niestety mocno zostaje w tyle. No, coś tam. Co niesamowite, chwilę później przeczytałem, że gdy kobieta jest podniecona seksualnie, jej piersi rosną o 25%. Z moich wnikliwych obserwacji wynikało, że ona nigdy przy mnie nie doznała podniecenia. No i tak to, nie? To przełamywanie ironią jest bardzo charakterystyczne u Wojewódzkiego. Ono służy moim zdaniem tylko temu, żebyś się nie dopierdolił. Tak, żeby nie było, że tutaj... Bo z jednej strony on tutaj mówi o swoich podbojach i o tym, że ma piękne koleżanki, z którymi się umawiał i tak dalej, ale z drugiej strony musi wrzucić coś takiego, co musi jakoś tam ukruszyć ten jego wizerunek macho, tak? Żeby nie było, bo to jest troszeczkę obciachowe i przy okazji nie pasuje do jego publicznego imidżu, więc wydaje mi się, że to taktyka dość tchórzliwą, a przy okazji uważam... Nie wiem, wyobrażam sobie, że gdybym napisał kiedyś autobiografię, co się nie wydarzy, ale whatever, tak? To byłoby mi głupio pisać w ten sposób o swoich koleżankach z klasy. Mm-hmm. Nawet, wiesz, od teraz, od mojego liceum mija 20 lat mniej więcej i mimo tego dystansu i mimo, że nie mam z większością z osób z mojej klasy czy z mojego liceum już dzisiaj nie mam z nimi kontaktu, no to nie odważyłbym się. Znaczy, byłoby mi wstyd pisać takie rzeczy, nawet gdybym anonimizował osoby, szczerze mówiąc. No ale to być może dlatego nigdy nie będę w tym miejscu, w którym jest Kuba Wojewódzki, autor nieautoryzowanej autobiografii. Bartek, widzisz, no bo ty po prostu nie rozumiesz podwójnego kodowania, nie rozumiesz metafor, to jest wszystko konwencja, ja się zasłaniam ironią, a w ogóle to różnica między nami polega na tym, że to wy teraz nagrywacie o mnie 2 godziny rozmowy, a ja o was niczego nie wiem. To przemawiał teraz przeze mnie Kuba Wojewódzki, bo to jest oczywiście... Channeling.
Tak, stara dobra, jestem medium. Stara dobra taktyka. No i poza seksikiem, którego tutaj jest mnóstwo, to są tylko wyimki, bo oczywiście moglibyśmy zrobić ze dwa odcinki tylko i wyłącznie na temat nieautoryzowanej autobiografii. I tutaj spoiler, nie zrobimy tego, bo kurwa, bez przesady. Ale tak long story short, tutaj jest też bardzo dużo jakichś takich wycieczek w stronę kolegów, koleżanek tam z okolicy, tam z Warszawy, z sąsiedztwa, ze szkoły i tak dalej. Bardzo często to są osoby, że tak powiem, niżej urodzone, no bo tutaj Wojewódzki nie ukrywa, że ten dom no nie był jakiś biedny, tak? Nie mówimy o tym, że jest po prostu, wiesz, synem właściciela kopalni diamentów, a znamy takie postaci, nawet mają Twittera czy tam X, ale mówimy tutaj o gościu, któremu prawdopodobnie niczego nie brakowało, jak to się mówi, jeżeli w PRL-u to było w ogóle możliwe. I bardzo chętnie pisze o tych wszystkich jakichś takich po prostu patologicznych znajomych, podkreślając, jak bardzo są brzydcy, tak, jakie to twarze po prostu ohydne, takie po prostu pokraczne i tak dalej, więc Kuba Wojewódzki bardzo często oczywiście ucieka w coś takiego, że no jest tam mało atletycznie zbudowany, że popatrzcie na mnie i tak dalej, ta autoironia tutaj jest obecna, oczywiście pod warunkiem, że nikt mu niczego nie zarzuca, ale tutaj bardzo chętnie ciśnie, więc jako, że nie mamy tutaj konkretnych przykładów, tylko fragment z eseju Bubu Król, to jest tekst Łukasza Schneidera ze zbioru Moja osoba, który wyszedł w czarnym w 2020. I tutaj Schneider, poza tym, że w ogóle polecam ten tekst, Schneider pisze tak: po lekturze nieautoryzowanej autobiografii można pomyśleć, że mniej więcej tak przebiegało dzieciństwo i młodość Kuby. Zbolałego motyla pośród tępych żuków gnojarzy. Tam wcześniej jest o tym, jak je pączki od Bliklego i pije Coca-Cola, no, jakby nieważne. I pisze dalej Schneider: poczet kreatur jest nieprzebrany. Twarze i typy osobnicze niczym z ulotek Centrum Psychiatrycznego Synapsis. Nieprzyzwoicie gruby, to są cytaty z autobiografii. Wyglądał jak nieudany efekt specjalny z Hobita. Tak brzydki i pozbawiony manier, że świnie wstydziłyby się z nim jeść. Mieli trójkątne twarze. Sucha twarz chytrego wiejskiego listonosza z rozbieganymi oczkami. O urodzie nieco bardziej wyprostowanego Stephena Hawkinga. O urodzie mi z ziemniaka. Żywcem wyjęta z rewi transwestytów. Ludzie dość pokraczni i ograniczeni. W typie szeroko ekranowej MILF. W stylu pokurczonego przez własne zgorzknienie trolla. Pomarszczone pokemony, a pomiędzy nimi tutaj już pisze Schneider on. Kuba, oczytany, inteligentny, przekorny, autonomiczny. No i jest to dosyć dobra diagnoza dotycząca tej autobiografii, zresztą w tym tekście jest celnych uwag więcej. Tak, już tutaj pomijam jakieś takie wątki fatfobiczne, tak? Szeroko ekranowa MILF, ojej, nie? Straszne. To swoją drogą fatfobia też tam występowała w wypowiedziach publicznych Kuby, na przykład w Idolu. Mieli trójkątne twarze, ja nie wiem, zawsze mi się wydawało, że trójkątna twarz to jest tak kanonicznie atrakcyjna twarz, więc nie wiem, o co tutaj chodzi tak naprawdę, nie? Wiesz. Ale już a propos tego, co mówisz o podwójnym kodowaniu, tak, to są sposoby Kuby na to, żeby strzepywać z siebie każdą możliwą krytykę. I chciałbym się do tego jakoś tam odnieść, dlatego że no faktycznie, uwierzmy na chwilę Kubie Wojewódzkiemu, że cała jego działalność publiczna, zwłaszcza jego talk show prowadzone od 20 paru lat, to wszystko jest taka prowokacja, że to jest tylko taka konwencja, to służy tylko temu, żeby obśmiać tę patriarchalną kulturę, w której, nie wiem, no traktujemy kobiety jak kawałki mięsa, a z mężczyznami, wielkimi mistrzami możemy porozmawiać poważnie na dowolny temat, tak, nie wiem, Piotr Franceski przychodzi do programu i jest poważna rozmowa, znaczy poważna, no jest żartobliwa, tak, ale jednak rozmawiasz z wielkim mistrzem na kolanach, a potem przychodzi Małgorzata Socha, no aktorka wiadomo o mniejszym dorobku zdecydowanie niż Franceski, no i z nią rozmawiasz o seksiku i o tym, że jakie ma ciało i o tym, jak się całuje na planie i tak dalej, tak. To się rzeczywiście wydarzyło w Polsacie w 2004 roku, jeszcze do tego dojdziemy, tak. Załóżmy, że to, co on mówi, jest prawdą, nie, to wydaje mi się, że to jest dość tchórzliwa taktyka, po raz kolejny mówię o tym, że Wojewódzki prawdopodobnie publicznie jest tchórzem, dlatego że, żeby zdekodować ironię, jakieś tam, wiesz, aluzyjne tam działania, powinieneś dać szansę jakby widzowi na to, żeby był w stanie odczytać to, że ty podwójnie kodujesz, mm-hmm. nie? Jeśli oglądasz film z Leslie Nielsenem i widzisz, że tam jest jakaś taka trochę niezborna scena akcji, no to zdajesz sobie sprawę z tego, że tam jest mruganie okiem, tak? Wiesz, że twórcy próbują coś ci powiedzieć, tak? Gdybym usłyszał, że Robert Biedroń czy ktokolwiek, tak? Kto nie jest homofobem najpewniej, tak? Prywatnie, ani publicznie, mówi coś homofobicznego, to najpewniej uznałbym, że to jest ironia, że to jest parafraza, że gość próbuje obśmiać jakieś podejście do życia, które jest homofobiczne, nie? Natomiast tutaj wydaje mi się, że Kuba Wojewódzki ani przez moment nie dawał w ciągu ostatnich 20 lat do zrozumienia, że on tak naprawdę nie uważa. Mm-hmm. Nie? Że to wszystko jest tylko na niby, że to jest tylko taka gra, że jesteście tylko pionkami w mojej, tam po prostu w szachach 5D, nie? Nie, no Kuba Wojewódzki od 20 lat prowadzi
program, w którym gada o cycuchach i o wódeczce, nie? I jeśli robisz coś 20 lat, no to kurwa mać, nie? No to, sorry, prawdopodobnie to jesteś właśnie ty. To nie jest tak, że komentujesz coś przez 100, 200, 400 odcinków swojego programu tak, w ten no, sam sposób. Wiesz co, no, nie możesz czegoś rozbijać, czy próbować zdekodować, czy podsuwać coś do zdekodowania, kiedy nie dajesz niczego w zamian. To znaczy, jeżeli ciśniesz coś w jakimś modelu i potem w razie jakichś tam zarzutów, które się oczywiście, że pojawiają w rozmaitych mediach, tam, nie wiem, w social mediach rozmaitych, no wiadomo, że troszkę tych skandali będzie i będziemy o nich na pewno w przyszłości mówić. Gdy w takiej sytuacji, odpowiadając na zarzuty, mówisz tylko i wyłącznie o tym, że nie zostałeś zrozumiany i że nie będziesz się tłumaczył, bo generalnie polityczna poprawność też nie jest dla ciebie, bo to jest po prostu, no, jak z Orwella, nie? No, jakby to jest tego typu klimat, to nie dekodujesz. To znaczy, gdybym ja na przykład miał talk show, nie żeby mi to groziło, ale gdybym przychodził tam i na przykład zdejmował majtochy na wejściu, nie? I siedział przez całą rozmowę, proszę pana, z pindolem na wierzchu, tak powiem. Mm-hmm. Powiem mocno. I ludzie by mi zarzucali, że, nie wiem, epatuję seksualnością albo, że jest to pewien rodzaj molestowania, bo ludzie nie są na to gotowi i nie chcą tego oglądać i tak dalej, i tak dalej. I ja bym po prostu potem mówił, że nie, ja po prostu staram się igrać z tym wątkiem, z tym takim epatowaniem seksualnością. To nie byłbym jakoś strasznie przekonujący, nie? To, tak naprawdę, więc troszkę tak jest z Kubą Wojewódzkim, który oczywiście jest młotem na homofobię, na jakieś takie po prostu na dyskryminowanie kobiet, tylko że na poziomie deklaracji i to takich przelotnych, to znaczy wiesz, lecisz w rzeczy w rodzaju moja przyszła żona się jeszcze nie urodziła, czy coś tam. I ktoś mówi, nie, stary, to jest takie jakieś śliskie, słabe i tak dalej. Ale ja mówię, nie, ja się z tymi śliskimi i słabymi rzeczami nie zgadzam. A tu ja, odwróć się, pokaż, ale nie, no gościu, nie, przecież to nie jest kawałek mięsa i tak dalej. No ja wiem, ja nie jestem taki jak ci goście, którzy uważają, że kobiety to kawałek mięsa. Jakby tyle. To znaczy, no nie dekodujesz, bo zawsze możesz oczywiście, czego byś nie odpieprzył, zawsze możesz uciec w ten persyflaż i powiedzieć, że ja, kurwa, jestem modern Witkacy w ogóle, nie? Po prostu tego nie kleicie i ja rzucam perły przed wieprze, tylko no... Pytanie, na ile to jest przekonujące, to jest oczywiście bardzo wygodne życie, nie? Oddupcać rzeczy i mówić o tym, że zostałeś źle odebrany, ale no, jeżeli się w tym tutaj pogrzebie, mówiąc nieładnie, albo się to poskrobie, no to widać, że nie ma tam nic więcej, nie? I cały ten jakiś taki front prawicowy, z którym tak bardzo jest Wojewódzkiemu nie po drodze na poziomie deklaracji, no tak naprawdę bardzo często Wojewódzki mówi z nim jednym głosem, a początki były świetne, Bartek, bo przecież na początku lat 80. rozkochał się w muzyce punk rockowej, w muzyce reggae, zakochał się w zespole Kryzys, potem w Pochodnej Brygadzie Kryzys, tutaj postać Roberta Brylewskiego, która oczywiście łączy te składy, która była bardzo Wojewódzkiemu bliska. Wygrzebał się jakoś z tego liceum, poszedł w latach 80. na studia dziennikarskie, o których mówił wielokrotnie, że to po prostu była jakaś taka banda miernot zakompleksionych ci tam koledzy i koleżanki i wymiksował się z tego, to znaczy podobno studiował 9 lat, ale no nie zrobił dyplomu, nie było mu to do niczego potrzebne. Tam po drodze sobie bębnił w punkowym zespole Impuls, ale to już nieważne. No i w 87, tak przynajmniej pisze o tym w autobiografii, dołączył do magazynu muzycznego. No to był poważny magazyn wydawał w różnych formach od drugiej połowy lat 50. No w tamtym czasie bardzo taki rockowy, żeby nie powiedzieć rockistowski magazyn, który gdzieś tam czasami w stronę popu podbijał, bo była taka potrzeba, ale to chyba tyle. Z tego magazynu się potem wyłonił tylko rock, czyli dzisiaj, teraz rock. Wiesław Weiss i Wiesław Królikowski tam sobie ładnie działali. Kuba tam pisywał. No i jak pisywał? No właśnie, wspominaliśmy o tym, że no tak, no w zestawieniu z autobiografią moglibyśmy powiedzieć, że kurczę, nie, to wtedy pisał nawet nieźle, przy czym jest to nieznośnie w tym jakimś takim całym rozbuchaniu, w tej kwiecistości jest to no, cholernie pretensjonalne. No pisał między innymi o trójmiejskim zespole No Limits i tutaj cytuję fragment z magazynu muzycznego. Sporo smacznych łamigłówek rytmicznych, mocne akcenty sekcji blach, cieniowane gitarą akustyczną, cyzelowane partie solowe, doskonała współpraca czterech wokalistów. Zespół potrafi w oparciu o prosty temat pianina nakreślić cudowny, spowity mgłą komediowy nastrój, a jednocześnie zagrać z ostrym zacięciem soczyste, quasi-princowskie rytmy z solem trąbki o wyraźnie milesowskich odcieniach. Istny koktajl, to jest koktajl, od razu mówię, nie koktajl. Istny koktajl na miarę
końca wieku. Właśnie ta różnorodność czyni tę muzykę nieustannie żywą. Płyta miejscami taneczna, miejscami wzruszająco poetycka, ale zawsze rozrywkowa. Lekcja nowoczesnej muzyki, radującej starane rockowym tumultem ucho. Synteza talentu i dobrego smaku. Ten dobry smak jest bardzo charakterystyczny dla Kuby Wojewódzkiego, bo jak wiadomo, cały ten program, który jest od 2002 w realizacji, no to jest, no... Ten program jako taki to jest arbiter elegancji, nie? To jest wszystko bardzo, bardzo wysmakowane. Też czytaliśmy wam w odcinku o Edycie Bartosiewicz tam fragmenty na temat Holoj Poloj, czyli na temat jej wczesnego zespołu, więc no jest dużo tutaj jakiegoś takiego mędrkowania z pozycji takiego osłuchanego mieszczucha, który no generalnie zna temat i nam tutaj pokaże, co powinno być słuchane, a co nie. Natomiast nie jest to tak złe, jak późniejsza jego krytyka muzyczna, no i jak autobiografia, to już mam wrażenie, że wiecie. Tak, ja może proponuję zorganizować konkurs dla naszych słuchaczy, żeby tutaj w komentarzach na przykład pisali na podstawie tego fragmentu recenzji, znaczy artykułu na temat zespołu No Limits, co to jest za muzyka, jaką gra ten zespół? Co to jest? Co gra zespół No Limits, nie? Zapraszamy serdecznie do udziału. Wygrać nie można nic, ale może jednak warto. Nie mam ale pojęcia. Ale pograć można. Można pograć. Wiadomo. Są to rzeczy, które są bardzo efekciarskie, nie? I faktycznie prawdopodobnie na tle innych, którzy wówczas pisali w magazynach muzycznych różnorakich, Kuba Wojewódzki się po prostu wyróżniał i faktycznie, jeśli miałbym wybrać, czy wolałbym czytać taki tekst o muzyce, czy na przykład tekst Wiesława Weissa, to najpewniej wybrałbym tego Wojewódzkiego jednak, no bo Wiesław Weiss, przepraszam, no... Bywa, że nudzi jak chuj, czasami. Mm. Bywa, czasem. Napisał parę dobrych książek, ale to nie są bardzo interesujące teksty, muszę powiedzieć. Natomiast no, styl to nie jest na pewno pisańsko-muzyczne, które ja bym jakoś tam świadomie wybrał, nie? Tak, no z tegoż magazynu muzycznego Wojewódzki trafił do rozgłośni harcerskiej, która niby ta harcerska może się tam tam kojarzyć, prawda, z ogniskami, jeśli ktoś nie słyszał nigdy o tej rozgłośni. Tak naprawdę rozgłośnia harcerska jest niezwykle istotnym radiem z PRL-owskim, które było jakimś takim oknem na świat dla osób, które były spragnione zachodniej muzyki. W tejże rozgłośni Kuba zrobił dwa materiały, jeden z Lechem Janerką, a drugi z zespołem Sztywny Pal Azji. Zawsze jak słyszę o tym zespole, to nie mogę się nadziwić, że on jeszcze istnieje. Tak. Nie? To jest jakaś taka rzecz, która była zawsze i wydaje mi się, że będzie wiecznie po prostu trwała. Dobrze, no wróćmy do kariery dziennikarskiej Kuby Wojewódzkiego. Kariery, no jednak dość błyskotliwej, dlatego że Kuba Wojewódzki dość szybko sprowadziły go kręte drogi dziennikarstwa do radiowej trójki, która była, no jeszcze w latach 90. i zerowych była jakimś takim solidnym medium, tak? Takim bardzo szanowanym i faktycznie medium, w którym warto się było pokazać i jeśli prowadziłeś tam swoją audycję, no to było coś. Dzisiaj już tak nie jest z jakiegoś powodu, ale zostawmy to. Tam Kuba Wojewódzki wspólnie z dziennikarzem Piotrem Majewskim prowadzili audycję od godziny 15 na marginesie, jak słusznie zauważyłeś, tuż przed Zapraszamy do Trójki, które być może w tamtym okresie prowadził Mariusz Maskolonko, albo nie prowadził, zależnie od tego, czy w jakim stopniu wierzymy z kolei tutaj autobiografii Kolonki. Aha. Jeszcze lepszej niż ta Wojewódzkiego. Myślę, że to są porównywalne pozycje, tak bym to nazwał. No, no tak, no to bardzo, bardzo pykło, bo rzeczywiście trójka już wtedy bardzo nobliwa, kultowa, ceniona, no chciała się troszeczkę otworzyć na młodzież, no i powstał ten taki jakiś slot. No Majewski ściągnął Jerzego Owsiaka do audycji tej przed Zapraszamy do Trójki, Wojewódzki ściągnął tam między innymi Piotra Klata z Róż Europy, dołączył Tomasz Żonda, no i powstała audycja Brum, która też dosyć szybko stała się kultowa. W ogóle pomijając wyświechtanie tego słowa, to mam wrażenie, że jak czyta się jakieś czasopisma z lat 90., to słowo jest jeszcze bardziej nadużywane niż dzisiaj i bardzo często odnosi się do rzeczy, które na przykład wystartowały dwa lata wcześniej, nie? Że to już jest tam. Wiesz, czytałem ostatnio recenzję Tekena Trójki i to było 3 lata po premierze i coś tam, że kultowa gra i tak dalej, więc bardzo szybko. No ale rzeczywiście ta audycja im pykła. Okazało się, że słucha tego więcej osób niż listy przebojów Trójki, no,
flagowe pozycje, oczywiście, jeśli chodzi o to radio. No, o co chodziło w tym Brumie? Chodziło w dużym skrócie oczywiście o promowanie polskiej muzyki alternatywnej, która gdzieś tam się wybijała na niepodległość na początku tych lat 90. czy pod koniec 80. Chodziło też o to, że cały nastrój tej audycji był nieco mniej serio niż taka regularna trójkowa audycja, czyli było troszeczkę bardziej tak sowizdżalsko, punkowo. Wojewódzki mówił w autobiografii o tym, że goście no, dużo chętniej przychodzili do tego Brumu niż do innych audycji, że w ogóle nie mieli żadnego problemu z bukowaniem gości, z zapraszaniem, bo tam nie trzeba się było, najogólniej mówiąc, jakoś tam krępować. Nie chodziło o to, że w trójce bluzgałeś na wizji w publicznym radiu, ale jednak pod względem jakimś takim nie musiałeś się specjalnie ograniczać. No i to towarzystwo tutaj się troszeczkę zaczęło rozłazić. Tomasz Żonda tam zaczął prowadzić program Luz w jedynce, no Owsiak zaczął działać też na własną rękę, czy to tam w programie Kręcioła, czy to no w Wośpie po prostu, który chyba w 93 wystartował. Klat też robił program telewizyjny z kolei dla dwójki. No i Wojewódzki razem z Majewskim zaczęli robić na początku lat 90. tak samo jak Brum oczywiście, to wszystko się dzieje, powiedzmy, gdzieś tam w obrębie kilku lat, zaczęli robić program Rock'n'Roller, w którym chodziło mniej więcej o to samo, o co chodziło w Brumie, czyli promujemy polskich wykonawców, tych jakichś takich, powiedzmy, młodzieżowych, bardzo często oczywiście gitarowych. No, Wojewódzki sobie też przy okazji działał przy innych programach telewizyjnych, też przy tych, o których wspomniałem, również przy muzycznej jedynce. Zaczął działać no, już mocno też w biznesie fonograficznym, bo został chyba w 90 roku, tutaj mówię chyba, bo niektóre z tych rzeczy są niesprawdzalne albo są nieoźródłowane, ale zaczął na pewno działać jako dyrektor artystyczny takiej polsko-amerykańskiej czy polonijnej firmy fonograficznej Arston, która istniała sobie od lat 80. Projektował też okładki, można sobie zobaczyć Krew Marilyn Monroe, Róż Europy czy Bez pokory Farbenlere. No, piękne, Bez pokory jest okay. piękne projekty. Znaczy teraz, żeby nie było, że się śmiejemy albo że się przypierdalamy do wszystkiego, co zrobił Kuba Wojewódzki, no to nie jest jakieś, nie wiem, gorsze niż rzeczy, które wtedy robiono, które były wtedy standardem. No a jeśli chodzi o Rock'n'Rollera, no to Wojewódzki prowadził tam oczywiście wywiady z wykonawcami, no, prezentował wykonawców, zapowiadał ich i tak dalej. No, można sobie zobaczyć kilka fragmentów na YouTubie. Nie był może jakimś turbo showmanem, ale radził sobie zdecydowanie w tej roli, potrafił się ładnie wysławiać. Co się potem stało z tym językiem polskim? W każdym razie wtedy wyglądało to całkiem nieźle i no, chyba dosyć rzadko się o tym mówi w kontekście Kuby Wojewódzkiego. On czasami o tym wspomina, ale Wojewódzki natrzaskał wtedy sporo teledysków jako reżyser, co wynikało i z tego, że w tych programach muzycznych, tych nowych programach, to mamy wczesną telewizję publiczną po transformacji, te czasy pampersowe, tak, ściągamy nowe postaci, robi się trochę bardziej alternatywnie, że brakowało tam materiału, a poza tym no, Wojewódzki znał środowisko, miał sporo przyjaciół wśród muzyków, więc proponował na przykład, że zróbmy klip do tego, tak, nakręcimy wam ten klip, my będziemy mieli materiał do programu, będziemy mogli sobie z tego korzystać, wy macie teledysk. Wydaje mi się, że za fryty, tak, korzystając z tego budżetu telewizyjnego. Tak też wygląda, jakby te teledyski tak wyglądają, że... A tak, to nie są jakieś wysokobudżetowe czy jakieś bardzo wymyślne produkcje, ale są wśród tych teledysków Wojewódzkiego no duże hity wtedy, tak? Elila Masabachtani z debiutu Wilków, no to duży przebój, w ogóle cała ta płyta bardzo, bardzo mocno poszła. Jest też bardzo męski teledysk do piosenki Mój Dom, Iry. No to wiadomo, wczesna Ira, no to czysty testosteron, tam Dreams Heja, ale ten taki live teledysk, bo jest jeszcze drugi, dla Skawińskiego też kręcił, więc trochę tego natrzaskał i on o tym dosyć chętnie wspomina, raczej w takim kontekście, że ja tyle zrobiłem dla tej muzyki, bo to bardzo często się pojawia właśnie, że ja tu sam, tu gdzieś w nocy kręciliśmy i tak dalej. W autobiografii też to opisuje, ale no to też dowodzi tego, że te lata 90., już ta pierwsza połowa lat 90. dla Wojewódzkiego, jeśli chodzi o sprawy takie karierowe, powiedzmy, i show biznesowe, no że to było bardzo gęste i bardzo obfite, nie? Gdy on się pojawił tak na maksa jako gwiazda, to już miał naprawdę taki spory bagaż doświadczeń. Tak, o Wojewódzkim dość rzadko mówi się to, co mówi się na przykład o postaciach typu, no wspomniane Kolonko czy Tomasz Lis, tak? O nich często chodzą takie narracje, że to byli goście, którzy skorzystali na transformacji ustrojowej, na tym, że stacje telewizyjne szukały młodych i tak dalej, i tak dalej, a o Wojewódzkim mówi się to rzadziej, dlatego, że de facto jego prawdziwa kariera, przez wielkie K, rozpoczęła się dopiero po roku 2000.
2000, tak? A tak naprawdę, no faktycznie Wojewódzki jest troszkę gościem znikąd, który no, był przebojowy, potrafił mówić do kamery, miał spoko dykcję i potrafił rozmawiać z muzykami na żywo, więc tym się pewnie wyróżniał na tle innych. Przy okazji miał wielkie parcie na szkło, czego dowodem jest na przykład teledysk, który zrealizował dla zespołu Trials X, Jarają, Jarają, rapowego zespołu. I to jest swoją drogą ciekawa rzecz, bo to jest teledysk, który pochodzi z roku bodajże 94 i tam jest jakaś taka, na samym końcu jest taka zbitka twarzy, gdzie jest oczywiście Wojewódzki, który musi się pojawić i on tam nawija refren Jarają, Jarają, Faja za Fają i gdzieś tam jest też przebitka na numer Raza, który miał wtedy, nie wiem, no, naście lat, nie? Więc interesujące są te drogi, którymi chodziły postaci publiczne wówczas, tak? Że nagle numer Raz, nastoletni, trafił na Wojewódzkiego kiedyś tam i obaj są w teledysku do kultowego numeru nieistniejącego zespołu. Natomiast tak, no faktycznie miał duże parcie na szkło i przewijał się, to nie był jedyny teledysk, w którym Wojewódzki się przewinął. Natomiast, no, jasne, no, z jednej strony, no, on ma te takie weterańskie czasami gadki typu to, co powiedziałeś, nie? Że tyle zrobił dla tej muzyki. Z drugiej strony faktycznie zrobił, a z trzeciej strony, kurczę, bez przesady, te teledyski właśnie są bardzo proste i zakładam, że jeśli łazili po nocy z kamerą gdzieś w okolicy tam Mostu Gdańskiego w Warszawie czy coś, to po prostu była fajna zabawa. Także to po prostu była jakaś taka ekipa 20, 30, 35-latków, którzy tam łażą po prostu po mieście i się wygłupiają i robią coś, co później trafi do telewizji. To była zajawka, więc to też nie jest tak, że on poświęcił temu pół życia i jest to jakaś niebywała sprawa i ten jego dorobek, nie? No zrobiłeś to, fajnie, że zrobiłeś, pewnie się dobrze bawiłeś i zarobiłeś swoje, nie? I tyle, nie? Natomiast wracając do tematu, od którego rozpocząłem, tak, no Wojewódzki absolutnie też był dzieckiem transformacji ustrojowej. Zresztą to jest mniej więcej równolatek Tomasza Lisa, nie pamiętam, z którego rocznika jest Lis, ale mają mniej więcej tyle samo lat. No i też równolatek wszystkich Kazików, Munków, Staszczyków i tak dalej, więc to było właśnie to pokolenie, które bardzo mocno skorzystało na tym, że w latach 90. Weszliśmy w logikę rynkową i liczyły się takie przymioty, jak na przykład, nie wiem, efekciarskość czy przebojowość, tak? I media to bardzo chętnie wykorzystywało i na to popłynął również Kuba Wojewódzki. Tak, tak. Wracając do tej zabawy, on wspominał w autobiografii o tym, jak kręcił teledysk dla Roberta Janowskiego i to był teledysk kręcony, zdaje się, że w łazienkach, które im udostępniono w nocy i po prostu jeździli po łazienkach najebani samochodem, więc rzeczywiście nie brzmi to jak praca w kamieniołomie, nie? Że jakby były tutaj w tym wszystkim jakieś plusy. No, Wojewódzki szedł dalej karierowo, no bo w 93 został dyrektorem Jarocina, no wcześniej szefował Jarocinowi, no Walter Chełstowski, ale to tam od XIX wieku, czyli bo wtedy pierwsze Jarociny, rewolucja przemysłowa i Jarocin, i Jerzy Owsiak, a tutaj musieli działać razem i to jeszcze z tym wyszczekanym smarkaczem. Nie wiem, czy tak mówił Walter Chełstowski. Mógł. Owsiak na pewno bardzo bolało to Owsiaka, że, tak, że Wojewódzki jest wyszczekany. Pojawiły się w każdym razie jakieś tarcia, pojawiły się też jakieś kwasy w Trójce, być może związane z popularnością tego brumu. No i Wojewódzki zaczął myśleć o tym, żeby stworzyć własne czasopismo, tak, któremu będzie naczelnił. Czasopismo powstało rzeczywiście i wystartowało we wrześniu 93 roku i miało tytuł Brum, co może być dosyć zaskakujące, bo to była prywatna gazeta, a tutaj mieliśmy do czynienia z audycją w publicznym radiu. Wojewódzki się, no, tutaj w cudzysłowie tłumaczył w 2003 roku w wywiadzie dla L, mówił o tym, że w porozumieniu z radiem powstała gazeta prywatna, która była własnością moją i mojego przyjaciela. Jako że sprzedawała się dobrze, nie chcieliśmy, żeby ktoś nam zastrzegł tę nazwę, no bo wspominał też o tym, że to on jest jednym z pomysłodawców tej nazwy. Nie wiem, jak kurwa można wymyślać czteroliterową nazwę więcej niż jedną osobę, ale okej. I mówi dalej, normalne biznesowe posunięcie. Wszyscy tak zwani domniemani właściciele tytułu uświadomili sobie jego wartość dopiero wtedy, kiedy gazeta stała się hitem, miała 70 tysięcy nakładu, a wydawało ją dwóch chłopców i tak dalej, i tak dalej. No to jest... Jestem w stanie w to uwierzyć, to jest dosyć częsta sytuacja, troszkę najpierw na zasadzie, dobra, no róbcie, nie, tam jakaś gówno gazetka, jakiś po prostu zin klejony po prostu klejem w sztyfcie, będzie wychodził sobie przez 3 miesiące i zniknie, okazało się, że był to sukces, kilkadziesiąt tysięcy
nakładu. No i po tym Jarocinie, który no, miał być właśnie takim nowym otwarciem, bo Wojewódzki chciał bardzo zmodernizować ten festiwal, tak? Chciał tutaj ściągać więcej zagranicznych gwiazd. Chyba New Model Army wtedy wystąpiło w 93. Udało się ściągnąć Marlboro jako sponsora, co potem zresztą komentowano, że o, może to nie jest fajne, bo to zachęca do palenia petów. Nie wiem, wtedy 9-latkowie palili pety, ale już to kogoś w każdym razie... To była prawda generalnie, nie? Ale... Tak, jest to prawda, ale wtedy? Okej. W każdym razie krótko po tym Jarocinie 93, no jak się domyślacie, ten festiwal odbył się latem i krótko po rozpoczęciu wydawania we wrześniu Brumu, no te drogi Wojewódzkiego i Trójki się rozeszły i Wojewódzki mówił o tym w wywiadzie dla Dlaczego, tam z listopada 2002, no i może tak, a może jest to bardzo Wojewódzkie, bo tutaj pada pytanie. Z Trójki zostałeś wyrzucony na początku lat 90., potem jak zostałeś szefem Jarocina i założyłeś gazetę Brum. Dlaczego? I mówi Wojewódzki, tak, to prawda, w Trójce pojawiła się wtedy absurdalna, wręcz stalinowska atmosfera. Fakt, że zacząłem parkować samochód sportowy Volkswagen Corrado między maluchami starych dziennikarzy programu trzeciego, nie wróżył dobrego klimatu. Pojawiły się wówczas wobec mnie zarzuty o to, że prezentowałem polską muzykę z ogromnym zaangażowaniem, tylko dlatego, że muzycy, których ledwo co było stać na zakup nowych strun, płacili mi za to. No właśnie, bo to był jakiś taki mikroskandalik w środowisku. Poszła fama, że Wojewódzki, że to jest takie pay to play, czy tam payola lata wcześniej. Wojewódzki po prostu przyjmuje łapówki w pewnym sensie. I w autobiografii mówił też o tym, że z Klatem, czyli z Piotrem Klatem z Róży Europy i z Brumu, przygotowaliśmy nawet cennik własnych usług. Wywiad z artystą tyle a tyle, wywiad z artystą plus piosenka tyle a tyle, wywiad z artystą plus piosenka plus informacja, że oboje są zajebiście jak George Clooney. No, w 92, 93 w Polsce informacja, że ktoś jest zajebisty jak George Clooney, by po prostu zwaliła z nóg, nie? Tyle a tyle plus tyle a tyle. Mówiąc językiem dziś już mało młodzieżowym, robiliśmy sobie jaja. No być może to wynikało z zazdrości. Jest to dosyć przekonujące, bo rzeczywiście taka alternatywa, nie mówię o tej debiutanckiej płycie Heja, na której Hej podobno też nie zarobił za specjalnie, bo jakoś to było kontraktowo wszystko nieumocowane. Trochę ciężko mi jest sobie wyobrazić, że tam, wiesz, przychodzą goście z proletariatu, z kopertą do Kuby Wojewódzkiego. Weź tam pójść, bo wtedy się sprzeda tam, wiesz, o 2000 więcej. No nie wiem. W każdym razie trzeba zaznaczyć, że tego typu sytuacja była. No a Brum sobie zaczął wychodzić, tylko że już bez Kuby Wojewódzkiego w Trójce. Muszę ci powiedzieć, że tytuł czasopisma Dlaczego jest w mojej głowie spalony przez pana, który był fanem Romana Giertycha. Nie. Dlaczego? Dlaczego? Za każdym razem, jak słyszę Dlaczego, to mam w głowie. Dlaczego? Więc... Kurwa! Dlaczego? Ale jednej flagi. Jakieś pytanie jeszcze? No tak, no to jest to plus piosenka Kur z Polowirusa. Tak. Tak, no jeśli chodzi o festiwal w Jarocinie i w ogóle jeśli chodzi o audycję Brum, to jest bardzo dużo archiwalnych materiałów związanych z Kubą Wojewódzkim, które są mniej lub bardziej odkryte. Jest na przykład na YouTubie taka dość żwawa dyskusja Wojewódzkiego z Pawłem Duninem Wąsowiczem, która jest dość interesująca. Dunin Wąsowicz próbuje tam jakoś podkopywać i autorytet Kuby Wojewódzkiego i w ogóle jego postać. Nie udaje mu się to, jest retorycznie mniej sprawny, a to trzeba powiedzieć, że być może to nie wybrzmiało jeszcze. Kuba Wojewódzki rzeczywiście już wtedy, już w wieku 20-30 lat był retorycznie sprawny. No i są też archiwalia związane właśnie z audycją Brum, które mają po kilkaset odtworzeń na YouTubie, a wiszą od paru lat i polecamy się temu przyjrzeć. Na przykład z tego powodu, że Kuba Wojewódzki, tak powiedziałeś, że używa innego języka, ale też mówi inaczej zupełnie, nie? Więc to jest, jeśli ktoś jest zainteresowany drogą, powiedzmy, polskiego showmana, to tak. Natomiast wracając do Brumu, czasopisma Brum, to ono wystartowało we wrześniu roku 93, Robert Gawliński na okładce. No i znalazł się w pierwszym numerze od razu artykuł o, no właśnie, Jarocinie 93, prowadzonym między innymi przez Wojewódzkiego. No i tam już są jakieś takie ślady tego, że Walter Chełstowski, Jurek Owsiak i Kuba Wojewódzki no, ciągnęli trochę ten festiwal w różnych kierunkach, tak? I być może tam były między nimi jakieś zgrzyty. Ciekaw jestem w sumie, jak jest między panami dzisiaj. Znaczy, zakładam, że między Owsiakiem i Wojewódzkim jest okej. Okay. Chełstowski chyba się wypisał z tego całego towarzystwa, tak? I nie wiem, czy oni tam utrzymują dzisiaj jakieś kontakty ze sobą. Natomiast jakie to było pismo? To było pismo, no, powiedziałeś tutaj wcześniej, że myślano, że to będzie taki zinek klejony na klej w sztyfcie. Trochę tak było. Oczywiście
niedosłownie tam, nie było tam kleju w sztywcie, no ale, ale faktycznie było to pismo grunge'owe w swoim stylu, nie? Faktycznie było takie trochę wycinankowe, trochę bylejakie, trochę wychodzące poza margines, nie? Też czasopismo, w którym, które pozwalało sobie na jeszcze więcej niż to, na co pozwalali sobie twórcy audycji radiowej Brum, tak? Tutaj jest, znalazłeś taki, no w sumie całkiem zabawny fragment wypowiedzi ZS, czyli Zygmunta Staszczyka, który mówi tak o kawerze Korowodu Grechuty i zespołu Anawa. Kawerze wykonanym przez zespół Apteka. Wersja mocno aptekarska. Jędrek, tutaj chodzi o Kodyma. Jędrek, zajebałeś mocno. Jako stary pierdziel jestem przywiązany do wersji Grechuty, ale lubię i jego i Aptekę, którą uważam za swój ulubiony polski zespół. Tak więc Kodym, czekam na telefon, kiedy znów będziemy chlali razem, to mnie bardzo interesuje. No i bardzo chłopacka sprawa i taka, wiesz, taka, powiedziałbym, sowizdżalska, już użyłeś tego słowa. Dzisiaj w ogóle dwa razy użyłeś słowa persyflaż, więc też doceniam tę rzecz. Natomiast to też pokazuje, jaki to był klimacik, nie? Że Brumowi było raczej bliżej do audycji Lalamido niż na przykład do, nie wiem, do Teraz Rocka czy do Tylko Rocka. Wtedy był Teraz Rock, tak? Wtedy był Tylko Rock, tak. I tylko rockowcy, jak usłyszeli o planach wojewódzkiego, to tak zapytali, no ale po co, bo w sumie jest już taka gazeta. No okazało się, że jest potrzeba tutaj, bo to rzeczywiście uderzało w inne tony. Wojewódzki do Brumu pisywał rzadko, to raczej to wszystko się opiera na tekstach no Rafała Księżyka, który też mocno sięgał po rzeczy w Polsce nieznane, więc szczególnie tam od 95, jak Brum zaczął pisać też o muzyce zagranicznej, bo wcześniej to było pismo właśnie o polskiej alternatywie po prostu, a potem Księżyk już pisał o jakichś takich rzeczach no u nas zupełnie anonimowych i gdzieś przybliżał to wszystko. Były wywiady Anity Bartosik, no takie bardzo intymne, może czasami krępujące, ale gdzieś tam przykuwające uwagę, ciekawe. Były teksty Tomasza Rządy, Wojciecha Wysockiego, no też współpracował z tym pismem, Jerzy Owsiak, wspomniany Piotr Klat, więc Wojewódzki tam pojawia się raz na jakiś czas, czy to jako wywiadujący, czy to jako recenzent. Mówiliśmy o tym, że jest sporo egzaltacji w tych rzeczach z magazynu muzycznego, jeszcze z lat 80., czy tam z przełomu lat 80. i 90. No i mam wrażenie, że to u Wojewódzkiego się pogłębiało z czasem, bo był taki dział w Brumie, no nie wiem, czy przez lata, wydaje mi się, że nie, ale sięgano tam po płyty, które wyszły kilka lat wcześniej, nie były to recenzje nowości i na przykład Wojewódzki sobie wziął w jednym z numerów z 95 na tapet The Joshua Tree U2, no jest to dosyć popularna płyta i pisze o tej płycie: oto pomnik sztuki współczesnej, muzyczny opus magnum, wedle którego epoki dzielone być mogą na te przed i po, oto minimalizm formy doprowadzony do absolutu w osiąganiu maksimum treści i tak dalej, wszystko jest w tym tonie utrzymane. Oczywiście każde zdanie rozpoczyna się od oto, więc jest tutaj też jakaś taka biblijna stylizacja, która w przypadku Joshua Tree akurat ma sens, okej, ale jest tu dużo takiego zachwytu własnym pisaniem, który jest, mam wrażenie, czymś bardzo ryzykownym i bardzo, bardzo zgubnym. Podobnie pisał zresztą o płycie solowej Gawlińskiego. Tutaj też jakiś taki wątek związany z recenzowaniem płyt przyjaciół, to tak na marginesie. No nie wiem, akurat to, że panowie byli już wtedy mocno zakolegowani, to już była dosyć jasna sprawa. Jeszcze był ten teledysk przecież po drodze. Ale egzaltacja to jest jedno, a humor, Bartek, bo akurat w przypadku Kuby Wojewódzkiego jest to nieodłączna składowa osobowości. Humor to jest jeszcze inna rzecz. No i tutaj mamy zachwyt własnym pisaniem, a tutaj mamy zachwyt własnym humorem. To już jest Brum ze stycznia 98 roku i Wojewódzki recenzuje Amerykanę Offspring. I recenzuje w krótkiej takiej notce tak: Offspring to energia i radość samotnego miłośnika zwierzątek, który przeleciał kota swego sąsiada. Punk rockowy Various Manx, bo każdy kawałek zahałasowanej taśmy może tu być przebojem. Mentalni wnukowie starego, dobrego, choć nieudanego małżeństwa Vicious Rotten udowadniają po raz kolejny, że z melodyką, wykopem zwanym w niektórych kręgach wypierdem oraz odpowiednim rozmiarem tak zwanych boloków, klasyczny skład gitarowo-bębnowy ma urok i skuteczność Katiuszy. Wiosłowo łupane i
na całość z charakterystycznie rozdartymi wielogłosami. Nawet jeśli grają ciągle tę samą płytę, to z wdziękiem, humorem i kumacją, czego innym życzymy. To jest all over the place. Po pierwsze jest to rozdupcone, tak, a po drugie jest to już pisanie językiem reklamy albo językiem blerbów, to znaczy cała recenzja jest, wiesz, oparta na strzałach, na mocnych chwytach. Jest to tak naprawdę jakaś taka czysto reklamowa notka, nie? Więc tutaj akurat u Wojewódzkiego, który bardzo często będzie przy innych okazjach mówił o tym, że jak to wszyscy zaniżają poziom, nie? Jak to te media, coś tam, że to wszystko się tak, wiesz, że to wszystko idzie w stronę tandety i tak dalej. No oczywiście to nie jest pierwszy przypadek, gdy można Kubie Wojewódzkiemu wytknąć hipokryzję, ale to już się zaczyna tak naprawdę w tamtym czasie mocno. Tak, no i też wiadomo, że jeśli z muzyką związana jest atrakcyjna kobieta, to polski krytyk muzyczny z lat 90. siedzi z fiutem w dłoni i Kuba Wojewódzki również siadywał w tej pozycji, na co dowód mamy w postaci recenzji płyty zespołu Blondie, No Exit. I ona, ta recenzja leci tak. To jest marzec 99, czyli to jest tuż przed tym, jak Wojewódzki poszedł do Idola, nie? Więc to nie są jakieś tam stare czasy, tylko, znaczy są to stare czasy, ale nie aż tak zamierzchłe. Pisze Wojewódzki tak. Nie ukrywam, iż poprzednia edycja pani Blondie i jej nie całkiem Blondie kumpli nie nauczyła mnie miłości do blondynek. Obok paru zmyślnych piosenek całość jechała na mniejszym lub większym negliżu śpiewającej blondieny napisane, nie wiem po co, co wówczas nie było tak rozpowszechnione, a angażowało także organy niesłużące do odsłuchu dźwięku. Ja nie wiem, czy wydaje mi się, że ten konkretny organ u Wojewódzkiego służy do wszystkiego w zasadzie, również do pisania książek, więc i recenzji płytowych, więc nie wiem. Dziś ten leciutko przeterminowany afrodyzjak powraca w asyście muzycznej równie eklektycznej jak podczas pierwszej erekcji artystycznej. Pytanie brzmi, kto tym razem zostanie dawcą ciała. Wróżę totalnie zawiagrowanie list przebojów, gdyż obecnie im bardziej jesteś zlewno-przelewny, tym dla mas lepiej. No, jakby przepowiednia w własnej sprawie trochę, nie? Dla akustycznie wrażliwych jednostek pozostaje Blondie Pamela, która póki co gra wyłącznie ciałem. No i no, to jest dość typowy tekst. Tutaj pozdrawiamy po raz kolejny Łukasza, który prowadzi, Łukasza Konatowicza, który prowadzi fanpage Skany ze Starej Machiny, ponieważ on czasami wrzuca stare recenzje właśnie muzyczne z machiny i tam jest dużo też tego typu podejścia, chociaż chyba nie tak śliskiego, jak tutaj to przeczytałem przed chwilą. Ta recenzja jest schyłkowego Brunu. Tak, już, tak. No, to znaczy u Brzozowicza bywa i tak, że się dzieje, nie? Pod tym względem. Być może to nie jest ta skala, ale pewne podobieństwa są. Tutaj już w ogóle pomijając smalcówę tego tekstu, on jest bzdurny, to znaczy oczywiście wiemy, że dziennikarze w latach 90. nie mieli dostępu do tego, do czego my mamy dostęp też w kontekście, nie wiem, archiwaliów muzycznych, rozmaitych, ale to jest kurwa taki bullshit, że jak Blondie jako zespół jechało tylko i wyłącznie na tym, że tam Debbie Harry jest atrakcyjną kobietą, jest to absolutnie z dupy wyjęte. To był ciekawy zespół nowofalowy w ogóle, który miał dużo jakichś, wiesz, nośnych rzeczy. Pomijając po prostu, wiesz, wąsy, no to tutaj tak na poziomie merytorycznym jest słabo, słabo. Słabo jest również w wywiadzie z niejakim Bubkiem, to jest Robert Ligiewicz, czyli perkusista zespołu Hej. I tutaj pyta Kuba Wojewódzki o Kasię Nosowską, pyta, czy uważa, że ma pokręcone w głowie. Bubek mówi, myślę, że tak, pozytywnie. I Wojewódzki pyta, kiedyś mówiło się o inklinacjach Jacka w kierunku Kaśki, potem o inklinacjach Piotra Banacha w tym samym kierunku. A ty nie myślałeś o tym, ażeby ją posiąść? A Bubek odpowiada, że nie, ty no, patrzy na ją łaskawym okiem, ale nie w kontekście seksualnym, to jest moja koleżanka i tyle. I znowu, ja wiem, że to jest 99, nie? Ale tak basically to jest tak, robisz wywiad z zespołem, czy tam z członkiem zespołu, bo to jest akurat wywiad tylko i wyłącznie z Bubkiem i tak, no dzień dobry, nie myślałeś o tym, żeby wyruchać wokalistkę swojego zespołu? Tak, no to pokazuje, gdzie byliśmy, jeśli chodzi o mówienie o kobietach i rozmawianie o kobietach w ogóle w mediach wówczas, tak, no bo to nie jest jeden tego typu przykład, ale to jest też kolejny dowód na to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, tak? Wojewódzki zawsze taki był. To, co on teraz robi, to nie jest jakaś szydera, to nie jest konwencja, tak? Gość przeprowadził taki, a nie inny wywiad w roku 99, nie? I to było tuż przed Idolem. No po prostu to jest sposób, w jaki on funkcjonuje w mediach, tak? To jest jego pomysł na siebie.
i tyle. I tutaj nie ma co dopisywać jakiejś wielkiej, niezwykle przemyślanej persony publicznej, tam wizerunku publicznego, tak? Ale swoją drogą też to jest jakoś tam charakterystyczne dla Wojewódzkiego, że tam dojdziemy w tym momencie do takiego tekstu o Kylie Minogue, gdzie też Wojewódzki sugeruje, że Kylie Minogue to jest tylko i wyłącznie ciało i w zasadzie ona tam muzycznie jest niewiele warta. No tutaj rozmawia o Kasi Nosowskiej, która, co do której no w zasadzie nie wiem, no Kasia Nosowska nigdy się nie seksualizowała jakoś tak, wiesz, swojego wizerunku, nie? Ona zawsze była, najpierw była tą grunge'ową, a potem była powszechnie szanowaną wokalistką rockowo-elektroniczną, tak, whatever. I mimo wszystko Kuba Wojewódzki postanawia wtrącić tutaj sugestię, że mogłoby się coś wydarzyć łóżkowego w zespole Hej. Jestem zmęczony tym odcinkiem, już może ci opowiedzieć, totalnie. Bo to jest bardzo intensywne to był nagranie. To był bardzo wyczerpujący research, naprawdę tak po prostu czysto psychicznie. No jeśli chodzi o Brumy, no jeszcze możemy wspomnieć o tym, że no Wojewódzki jest bardzo dumny z tego, jak to pismo wyglądało. Mówił o tym w autobiografii, że to po prostu nowatorskie i tak dalej, że to wymyślna graficznie propozycja. No, okej, okay, jest to coś świeżego w tamtym momencie, mówiliśmy o tym takim grunge'owo-punkowo-zinowym wymiarze tutaj graficznym, ale w 95 roku mieli strasznie jakiś trudny moment, bo już poszli bardzo mocno w nowatorską szatę graficzną i akurat jeśli chodzi o Brumy z 95, to właściwie nie da się ich czytać momentami, ale to oczywiście zostanie poprawione i to też oczywiście nie jedyny taki przypadek, jeśli chodzi o polską prasę w latach 90, która szukała czegoś takiego nowego, wow i krzykliwego, więc tutaj oczywiście trudno się czepiać, jest to bardziej taka śmiesznostka, tak to nazwę. No i co? Mówiliśmy o tej telewizji w kontekście jedynki, w kontekście rock'n'rollera. No na tym Kuba Wojewódzki w latach 90. w kontekście telewizyjnym nie poprzestał, no bo dołączył do programu Halogramy, do polsatowskiego programu dla młodzieży, który być może pamiętacie, ale pewnie nie pamiętacie jego pierwszych odsłon. To początkowo był taki dosyć jednak stateczny program, jednym z prowadzących był Marek Horczyczak, który potem już był znany jako ten taki, no, taki duży chłop, który prezentuje pogodę w Polsacie, to tak, raczej nie młodzieżowy prowadzący. Wojewódzki tam dołączył prawdopodobnie z 94-95, tam na YouTubie są już jakieś fragmenty niby z 94, ale trzeba podejść do tego z dystansem, ale tak można tutaj wyliczyć. No i wpadł tak naprawdę najpierw do Halogramy jako gość, który ma promować Brum, gazetę Brum, ale na tyle się spodobał producentom, że stwierdzili, tak twierdzi w autobiografii Wojewódzki, że wydupcają po prostu dotychczasowych prowadzących i bierzemy tutaj Wojewódzkiego, tam było jeszcze parę ciekawych postaci w rodzaju Łucji. No i tak poszło, no był to program bardzo 90-sowo-młodzieżowy, bardzo jakiś taki rozchwiany, latający, tak, mieliśmy jakiś tam green screen, czy tam blue box z tyłu, mieliśmy wielką słuchawkę telefoniczną, mieliśmy gości, mieliśmy po prostu muzykę w tle, były telefony, były konkursy, teledyski i tak dalej, więc można sobie sprawdzić te rzeczy, podobno po dołączeniu Wojewódzkiego, znowu podobno, bo to jest jego wersja z autobiografii, a my nie mamy żadnych danych, no popularność tego programu mocno wystrzeliła i mocno ta postać Wojewódzkiego ten program ciągnęła, no jestem w stanie sobie to wyobrazić, tak, nawiązując do tego, w jaki sposób się prezentował w telewizji, dlaczego nie. Jest kilka odcinków na YouTubie, tam między innymi z Edytą Bartosiewicz, mówiliśmy o tym w odcinku Bartosiewicz, jest Agnieszka Chylińska, jest też znany i lubiany krakowski, a właściwie podgórski, żeby tutaj być precyzyjnym, raper Karamba. Jeżeli nie kojarzycie tej ksywki, no to no, na pewno kojarzycie takie spiżowe wersje, jak pocałuj mnie w dupę i jak gówno poczuj się, no to są jednak bardzo, bardzo ważne rzeczy. Wtedy wstać sobie dupę kreda też było. Tak, bardzo mocny. W każdym razie no, dużo pięknych wersów zostało napisanych przez tego artystę. Potem takie projekty już tak powiedzmy mniej rapowe, również książka, nieważne, w każdym razie zwrócił moją uwagę taki fragment w programie z Karambą, mianowicie Wojewódzki gada sobie z Karambą. Karamba mówi o tym, że członkiem jego zespołu, tego składu hip-hopowego jest, i tutaj cytuję, Murzyn, na co Wojewódzki odpowiada taki no troszkę rozbawiony, a troszkę jakiś taki powiedzmy, że speszony. Mówi, no, znaczy ciemnoskóry obywatel. I to jest program z roku 96. I to tak
jeśli chodzi o wszystkich, którzy mówią, że to wtedy to było totalnie neutralne słowo i tak dalej. Ja wiem, że Wojewódzki sobie tutaj troszkę śmieszkuje. Troszkę to jest śmieszkowanie z tej politycznej poprawności, której u nas jeszcze nie ma w tamtym czasie zupełnie jako temat. Ona nie istnieje. Ale to jest też sygnał, że to słowo mogło uwierać. I akurat ten sygnał został wysłany przez Kubę Wojewódzkiego. Także jest to tak zwane o ironię. A propos hologramów, bo nie wiem, czy będziemy jeszcze mieli okazję, żeby rozmawiać o tym programie. No, raczej nie. Ja w ogóle byłem mega zaskoczony, bo pamiętam, że w latach 90. była taka plotka o tym, że Łucja oraz ktoś tam, któryś z jej współprowadzących, to była chyba Łucja Kryńska się nazywała ta pani, tak? I któryś z jej współprowadzących mieli jakiś wypadek samochodowy i tam któreś z nich zginęło, któreś skończyło w szpitalu, jakieś straszne historie chodziły, nie? I to była plotka ewidentnie, dlatego że no, to się nie wydarzyło na szczęście i tak. Natomiast wiele lat później trafiłem na osobę, która pochodziła z innego regionu Polski i też słyszała tę plotkę. Też, to była jakaś po prostu dziwna sprawa. Słyszałeś o czymś takim? Nie. Okej, to było mega dziwne, jeśli ktoś też słyszał, a pochodził na przykład, nie wiem, z zachodniopomorskiego, to byłoby to interesujące. Którędy to poszło i w jak, nie? Wiesz. Nie, może tutaj się zlało Warius Manx i ten prowadzący roweru Błażeja. Nie, może doszło do jakiejś bardzo dziwnej sklejki. No tak to bywa z tymi historiami, nie? Nie znam tego. Nie? Może. Natomiast tak, no, jeśli chodzi o Wojewódzkiego dalszą karierę, to jak się dowiedziałem w ogóle w związku z tym researchem, to Wojewódzki prowadził program pół żartem, pół serial. Ja pamiętam ten program. Pamiętam, że on leciał i pamiętam, że oglądałem go wtedy, kiedy był emitowany. Absolutnie nie pamiętałem, że Wojewódzki go prowadził. Wojewódzki, który, mam tutaj zdjęcie z jednego z odcinków, ma na sobie dość odważny garnitur w taką, beżowy garnitur w kratę. Prawdopodobnie jest to firma Sunset Suits, która wtedy bardzo się mocno promowała w telewizji, tak? I jak ktoś był w kolorowym garniturze, jakimś takim prawda, ekscentrycznym, to była firma Sunset Suits, ale nie jesteśmy pewni. Natomiast tak, no faktycznie Wojewódzki prowadził program, który polegał na tym, że zapraszano tam różne osoby, które przewinęły się przez polskie seriale i były zagadki związane z tymi serialami bodajże, nie? Więc zupełnie nie pamiętałem, że to było to. To jest bardzo zabawne w kontekście tego, że właśnie jak wspomniałeś wcześniej, Wojewódzki funkcjonuje dzisiaj jako jakiś taki arbiter elegancji i on orzeka, co jest obciachem, a co nie jest obciachem w mediach. Także Idol jest spoko, a na przykład, nie wiem, występ w Dwóch Światach nie jest spoko z jakiegoś powodu. Powiedział to kiedyś w twarz Najszczubowi, który występował w reality show Dwa Światy i nie mam pojęcia dlaczego, tak? Albo że, nie wiem, występ w reklamie Play jest spoko, a występ w Wśród Mrożonek w hipermarkecie nie jest spoko. Tu akurat wiem dlaczego, wydaje mi się, że dlatego tak instynktownie, że po prostu jak Wojewódzki występuje w reklamie Play, to jednak między nim a tłuszczą jest jakiś taki ekran i tam nie ma bezpośredniego dostępu, natomiast Wojewódzki zgodnie z tym, co zauważył słusznie Najder, chyba woli się nie zniżać do osób, które powiedzmy nie wyglądają tak świetnie jak on, nie? No. I nie są tak przebojowe. Natomiast tak, no przechodzimy tutaj powoli do tego, na co czeka wiele osób, czyli do programu Idol, który wystartował rok po teleturnieju o polskich serialach. Wystartował tenże program w roku 2002 i w pierwszym składzie jurorów w programie Idol, który był talent show dla osób śpiewających, znalazł się Kuba Wojewódzki obok Jacka Cygana, Elżbiety Zapędowskiej i Roberta Leszczyńskiego. No kultowy, można by powiedzieć, tutaj pasuje idealnie to słowo, pierwszy skład Idola, który jebał uczestników aż miło. Tak jest, no ten pierwszy Idol, będziemy tutaj omawiać go w skrócie raczej, bo może kiedyś się tym zajmiemy w osobnym odcinku, ale ten pierwszy Idol to jest ten z Alą Janosz, z Flintą, z Szymonem Wydrą, z Tomkiem Makowieckim, więc pewnie kojarzycie ten skład. I w finale był też Jakub Rutnicki, który od 2005 jest posłem PO i z Kubany po prostu wchodzi w każdych wyborach, także gratulujemy konsekwencji i równej formy. To jest ten automatyzm, o którym Adam Małysz tyle mówił w tych wywiadach po skokach. Ale wracając do tematu, to jest o tyle ciekawe, że Wojewódzki, który no właśnie, pół żartem, pół serial, no prawdopodobnie turbo punkowa i rewolucyjna telewizja, ale nie wiemy tego, bo się fragmenty nie zachowały, to nie było na tyle gorące nazwisko, żeby mu proponować, tak, że ściągniemy, musisz być w naszym jury. On dostał takie info od Pawła Jóźwickiego z BMG,
że może by pojechał na casting, może by reprezentował BMG w tym składzie jurorskim, bo powstaje taki nowy program i tam potem jest kontrakt i tak dalej i tym podobne. I Wojewódzki stwierdził, że spróbuje. W Autobio mówił o tym tak, że godny zapamiętania był casting, chyba pierwszy w moim życiu, a bo wcześniej nie trzeba było, no tak. Kiedy, no tak by się wymyślało, kurwa, pół żartem, pół serial, bo on był pomysłodawcą tego, więc no. Chyba pierwszy w moim życiu, kiedy to szef firmy Fremantle Media Piotr Radzymiński oraz reżyser idola Wojciech Iwański przyglądali mi się łakomie z minami Cezarego Mończyka. O. Garbaty nie jest, dumnie zdiagnozował pierwszy. I nie sepleni, z wyraźnym znawstwem tematu dodał drugi. No i się udało, tylko znowu, z tego co mówi Wojewódzki w autobiografii, to nie było tak, że jemu została przypisana od razu rola tego po prostu najbardziej jakiegoś jadowitego jurora, takiego bullteriera i tak dalej. Mówi o tym, że w swych nieprzeniknionych umysłach producenci zakładali, że Robert, czyli Leszczyński, to będzie ten zły z branżowego mordoru. Pani Ela o wdzięku przeciętnej strzelaniny w amerykańskiej szkole dostrzeje się do aorty uczestników, przegryzając ją na śniadanie, a my z Jackiem, czyli Cyganem, odprawimy kulturalną elegię, czyli utwór liryczny o treści poważnej nad resztkami. No wyszło jak wyszło. No wyszło jak wyszło, bo no, z tego co widać od tych pierwszych odcinków, albo z tego co pamiętamy, bo one też są rozsiane w bałaganiarski sposób po YouTubie, no to te role były od początku określone. Leszczyński jest tym dosyć jadowitym, tym recenzentem muzycznym, dziennikarzem, no ale jednak ta główna rola jest przypisana Wojewódzkiemu. Nie? Tak, no i to też sprawia, że polskie jury Idola było bardziej toksyczne niż składy, no, bo mogę powiedzieć o brytyjskiej edycji, ale pewnie wielu też innych edycji światowych, tak? No bo tutaj mieliśmy, nie było tej równowagi pomiędzy toksycznymi i nietoksycznymi jurorami, tak? Dostaliśmy bardzo ostrego Wojewódzkiego, nieprzyjemnego Leszczyńskiego, on zawsze mi się kojarzył z kimś takim, że on cię ocenia jak taki nieprzyjemny wykładowca, z którym już nie chcesz mieć nigdy zajęć, nie? Już jakby... No jest bucowaty trochę, tak. No. Wiadomo, że Elżbieta Zapędowska jest nieprzyjemna, no ale za tym stoi jakaś wiedza i warsztat, w przeciwieństwie do dwóch panów wspomnianych wcześniej. Natomiast Jacek Cygan pozostawał jako ten tutaj po prostu ostatni, który no, próbował rozmiękczać czasami te opinie. Trochę łagodzi obyczaje tam. Tak, no. Ale to jaki to ma sens, jeśli masz po prostu trzy bulteriery i jednego, nie wiem, tam pinchera chciałem powiedzieć, ale pinchery też potrafią być agresywne, więc powiem wróbla na przykład, nie? Labrador? Nie wiem, jakiś taki... Labrador, no. Albo jakiś taki golden, chociaż one... Któreś z tych psów mają jakiś taki defekt, defekt, że mogą być agresywne z jakiegoś tam powodu, tak ten, ale... Wszystkie mogą być agresywne, nie kojarzą wszystko się. Jest wychowane. Oczywiście, tak. Nie, no tak, no i podobno po tych pierwszych nagraniach Cezary Brzozowski, jeden z producentów Idola, domagał się wypierdolenia Wojewódzkiego z planu. Dlaczego to jest wiarygodne? No dlatego, że Wojewódzki w autobiografii przyznaje, że dziś ten Brzozowski jest jego serdecznym przyjacielem, więc tutaj prawdopodobnie nie miał powodu, żeby kłamać. Być może to było dosyć szokujące. Tak, potem mieliśmy jeszcze drugą edycję, którą wygrał Krzysztof Zalewski. Już jakby nieważne, w każdym razie one są porównywalne pod względem jakiegoś takiego wydźwięku. No bo na czym polegała tutaj zmiana związana z tym Idolem? No wcześniej mieliśmy rozmaite jakieś takie bardziej konkursy talentów niż talent shows, tak bym może to nazwał. Jeżeli w szansie na sukces występował ktoś dziwny, ekscentryczny, i też pojawiał się tam nieprzypadkowo, bo producenci tam, ludzie od castingów wiedzieli, że to będzie, weźmy tego gościa, który tam mruczy tego grechutę, jakiś taki po prostu w średnim wieku dziwny. No ale tam jednak tłumiono bekę, tak? Mamy tego Marka Grechutę, który słucha tego Ocalić od zapomnienia i gdzieś tam kuli się w sobie, no. Wojciech Mann coś tam dorzuci zabawnego, ale raczej stara się pomóc, a nie atakować. No nie mamy tutaj jakiegoś takiego linczu. No a w Idolu już to dostaliśmy w pełnej formie, nie? To jest tam podkreślone na każdym kroku, głównie przez Wojewódzkiego, gdy po kolejnych uczestnikach mówi next, 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 tak? Czyli po prostu będziemy odpierdalać tych kolejnych petentów i będziemy im pokazywać, że nie wiedzą, na co się pisali i że tak naprawdę nie potrafią śpiewać. No i bardzo często jest tak, że jedyną winą tych ludzi jest to, że no nie zdają sobie sprawy z własnych niedostatków, może ze względu na miłość własną, albo ze względu na to, że nie wiem, rodzina ich chwaliła, gdy śpiewali, bo chcieli być mili, albo ze względu na jakieś zaburzenia psychiczne, o których się w tamtych czasach zupełnie nie mówiło. I tych osób trochę było. I tych osób, nie chcę diagnozować tak, na odległość, tak na, ale... tak na oko to tych osób trochę było i wszyscy dostają po dupie. No Wojewódzki, już pomijając jakiś taką, nie wiem, jakiś taki bullying, o którym Najder pisał właśnie w kontekście
kontekście Idola, czy pomijając agresję, no to wrzucił jeszcze nowy styl jurorowania w tym wszystkim, bo ten styl jest taki bonmotowy, nie? Taki pseudoerudycyjny. Tam mamy kilka jakichś takich cytatów, to są jakieś takie rzeczy typu: do samolotu kariery wsiadł przed chwilą Tomek Makowiecki, a ty zostałaś na lotnisku, jak w Casablance, nie? Dla mnie jesteś trochę jak Rudolf Valentino. Nie wiem, czy pamiętasz takiego bohatera kina. Znakomity kierunek dla ciebie. On był bohaterem kina niemego, czyli dosrać, ale mocno dosrać, wiesz, albo obrzygałeś mnie tym wykonaniem, tak? Gdyby te ściany miały uszy, popełniłyby samobójstwo, więc pomijając już jakieś takie uderzenie, to wszystko miało mieć jakiś taki walor, taki, wiesz, parainteligencki, i ten Idol rzeczywiście był bardzo skuteczny, jeśli chodzi o przyklejenie Wojewódzkiemu, no, bardzo miłej łatki, bardzo oczytanego i inteligentnego, nie? Znaczy, gościa, który po prostu zjadł całą literaturę, całą popkulturę i tak dalej, wszystko to wchłonął, nie? A jednak jak na to patrzysz przez lata, to raczej sprawia wrażenie gościa, który właśnie, no, sobie, kurwa, przeczytał dwie autobiografie rockowe i posłuchał tego Milesa Davisa, ale no jakby, no, nie ma co szaleć. Ale było to przekonujące wtedy dla publiczności. Tak, i przy okazji to była idealnie wykorzystana szansa przez Kubę Wojewódzkiego, tak? To było de facto, to były fundamenty pod karierę, która trwa do dzisiaj, która jest bardzo spektakularna, i Wojewódzki po prostu wiedział, co robi, tak? Później przy okazji World Idola już mniej wiedział, co robi, też próbował wykorzystać sytuację, do tego jeszcze idziemy. Tak. Tak, natomiast faktycznie to co robił, było bardzo efektowne. Przy czym trzeba powiedzieć, że tak, no, Wojewódzki jest szybki faktycznie, ale nie jest aż tak szybki, i mam wrażenie, że absolutna większość tych jego odzywek w Idolu była po prostu pisana wcześniej. Po prostu zastanowił się nad tym wieczór przed i jeśli miał ileś set osób podczas castingu, no to po prostu dopasowywał poszczególne riposty do konkretnych osób, no i w zasadzie część z nich dałoby się przypisać każdemu, kto brzydko śpiewa, tak? No właśnie, to Rudolfie Valentino, tak? To nie jest jakaś... To się nie odnosi do konkretnego wykonu, to po prostu jest złośliwy przytyk, więc tak, to jest coś, co ewidentnie było pisane. No spoko, no przygotował się i wykorzystał te szanse, więc ciężko mu tutaj stawiać zarzut. Przy czym jednocześnie trzeba powiedzieć, że Wojewódzki raz na jakiś czas potrafił wyczuć dobrą narrację. Pamiętam taki wykon i nie wiem, czy to był występ w Idolu, czy w którymś z późniejszych programów typu tam X-Factor, nie? Ale to był chyba Idol, ta czwarta edycja, w którym przyszedł chłopak, bardzo brzydko zaśpiewał i jakby tam zapytali go w jury, dlaczego tutaj przyszedłeś, a on powiedział, że chciał przełamać własną nieśmiałość, nie? Mhm. I Wojewódzki powiedział, nie, no to szacunek w ogóle, to faktycznie super, zaczął klaskać, nie? Znaczy, to dobrze, że tego chłopca potraktował łagodnie. No, cieszę się z tego powodu, nie? Że ten chłopiec nie został straumatyzowany i nie jest pośmiewiskiem, tak? Ale czemu musiało się dostawać tylu osobom, które nie zripostowały Wojewódzkiego w ten sposób, które prawdopodobnie też były nieśmiałe i które po prostu w swojej głowie brzmiały dobrze, a na zewnątrz niedobrze? No, to jest to, o czym pisał Łukasz Najder w wspomnianym przez ciebie tekście, eseju Bubu Król, że tak, no, że ci ludzie, którzy dostawali ten wpierdol od jury, oni dostawali ten wpierdol bardzo na wyrost, nie? Że oni nie zasłużyli aż na to, żeby stać się pośmiewiskiem na kolejnych parę dekad, nie? Że to jest jednak sytuacja, zwłaszcza przy pierwszym Idolu, że przychodzisz do programu i spodziewasz się czegoś w rodzaju szansy na sukces, a nie w pierdolu, którego wcześniej w polskiej telewizji nie było, tak? Mhm. No i w tym kontekście moim zdaniem rację mają ludzie, którzy uważają, że no to Kuba Wojewódzki głównie, no ale też producenci Idola, tak? No ale głównie Kuba Wojewódzki wprowadził do polskiej telewizji czy do polskich mediów to, co możemy uznać za bullying. Tak. No Wojewódzki pisze w autobiografii: byliśmy rzeźnikami w prime time, a Najder pisze we wspomnianym tekście: Kuba w Idolu klasyczne szkolne gnębienie zalęknionych i słabszych podniósł do rangi hitów prime time. No więc to są dwie perspektywy, tak? Mhm. Jesteśmy rzeźnikami, to jest show, a druga perspektywa jest taka, że jest to znęcanie się, i przy okazji to jest znowu bardzo, bardzo charakterystyczne dla Wojewódzkiego. Krytykowanie mechanizmów, które go stwarzają jako postać w polskiej popkulturze. No właśnie, bo taką ważną postacią popkulturową czy bohaterem masowej wyobraźni on się stał, no właśnie, w 2002, mimo że wcześniej był w mediach obecny. I mówił o tym, że dziś trudno w to uwierzyć, ale do drugiej edycji programu zgłaszali się ludzie, dla których zaszczytem było to, jak się ich kunsztownie zjebało i odprawiło na margines życia scenicznego. Totalne odwrócenie sensów i celów, nie? Czyli w razie czego, jeżeli gramy jakimś mechanizmem, który wywołuje odpowiedni efekt, bo ludzie zaczynają kumać, że te 15 minut, że to się może stać po prostu, wiesz, od strzała, to moje 15 minut,
Ale no nie, nie, to jednak nie. To zupełnie nie o to chodzi. I tu, jeszcze w trakcie emisji, czy nawet jeszcze przed rozpoczęciem emisji drugiej edycji, nie jestem tutaj pewien, on zaczyna mówić o tym, że to się po prostu tak jakoś spsiło kompletnie, tak? Bo ludzie tutaj się specjalnie wystawiają na te strzały, że ja to z tego wszystkiego odchodzę. Oczywiście krytykował jakieś tam dalsze ruchy karierowe uczestników. Mówił we wspomnianym wywiadzie z Dlaczego. O tym tutaj jest pytanie. Dziś już wiesz, że odchodzisz z Idola. To jest wywiad Krzysztofa Szczepaniaka, jeszcze dodam. I odpowiada Wojewódzki. Tak, definitywnie to mój ostatni Idol. To jeszcze się okaże, prawda? To Muppet Show, a ja nie chcę być jego dyżurnym bohaterem. Program Idol z jednej strony jest programem artystycznym, który wyławia perły, ale z drugiej strony to program dla śpiewających inaczej. Tych ostatnich niestety na castingi przychodziło najwięcej. Okazało się, że jeśli ktoś jest świrem, ma dużą szansę zaistnieć w telewizji. No i to jest troszkę taka sytuacja, że kurde, no robiliśmy Muppet Show i się zrobiło Muppet Show. No jak to jest możliwe, że jedno z drugiego wynika w tym wszystkim, nie? Ale Wojewódzki przybiera jakąś taką inteligencką pozę, która po prostu broni czystości sztuki i że nie, to powinien być program, który szuka wokalnych talentów, a nie program dla dziwadeł. Mimo że Polsat doskonale już wiedział od początku, że te kompilacje dziwnych ludzi, czy kosmitów, jak ich zresztą tam nazywano, że się będą doskonale sprawdzać. No już pomijam oczywiście to, że do tego jury jeszcze wróci, mimo że odszedł na jakiś czas. Tak, i język, którego używa Wojewódzki, jest przedziwny w kontekście tego jego odejścia, no bo tutaj on mówi o totalnym odwróceniu sensów i celów. Znaczy, odwróceniu czego? Tego, że to wy jesteście w pozycji dominującej w stosunku do osób śpiewających, które są dość niezborne w telewizji i nie dają sobie rady w relacji z drapieżnymi i doświadczonymi medialnie postaciami. No co to jakie tu są sensy i jakie są sensy i jakie są cele, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie rozumiem, dlaczego on używa Muppet Show w tym konkretnym kontekście, tak? Ale trzecia jest właśnie taka, że no, tak naprawdę dzisiaj nikt się nie zastanawia nad tym, jakie były konsekwencje potem dla tych osób, które wystąpiły w Idolu i zostały zjebane. Zwłaszcza tak jak wspomnieliśmy tutaj o osobach, które prawdopodobnie były albo niezrównoważone, albo miały różnego rodzaju problemy. I co tam się dalej z nimi stało, to w zasadzie Kubę Wojewódzkiego główno obchodzi. Ważne jest to, że szukamy tutaj wspaniałych wokalistów, chociaż tak naprawdę to nie jest... Wiemy dzisiaj o tym, może wtedy to nie było oczywiste, ale dzisiaj wiemy, że programy typu Talent Show to nie są najodpowiedniejsze miejsca do szukania, nie wiem, Bobów Dylanów, tak, i jakichś takich, nie wiem, Prince'ów i Jimi Hendrixów, tak, w sensie, to jest akurat zły przykład, tak, ale wiesz, o co chodzi, takich wybitnych, wielkich postaci, tak, muzyki, które zostaną z nami na lata, nie? To się może wydarzyć, ale szansa na to jest, no, dosyć niewielka, nie? Przecież słyszałeś niedawno, jak Dawid Podsiadło wykonuje pierwszą płytę The Strokes, no, udało się wtedy, prawda? Tak. Znaczy, nie, no, oczywiście, że oczekiwanie od jakiejś takiej machiny, że ona faktycznie pozwoli wyłonić jakąś taką samorodną perłę, która będzie jakieś podejmować suwerenne decyzje artystyczne i zmieni muzykę, no to by była jakaś po prostu wybitna naiwność czy głupota. Ale jakby stary, i też mówię tutaj do Wojewódzkiego, bo ty to akurat wiesz, jakby wynieśliście zjebę do rangi, no nie sztuki, ale do rangi jakiejś popkulturowej rzeczy. To znaczy doprowadziliście do tego od początku. Ja oczywiście wiem, że te programy są mocno montowane i wszyscy o tym wiemy. Ale zrobiliście z tego dominujący element tego programu i potem starasz się z tego wywinąć i mówisz o tym, że ten element zjadł wszystko albo zjadł jakąś ideę, jakby przystępując do produkcji programu telewizyjnego, który jest jakimś takim po prostu talent show premium, nie? Bo mamy taką zgrzebną scenografię, szansę na sukces, mamy drogę do gwiazd w TVN-ie jakąś taką miłą, no jest pani Ewa Bem jest miła, jest Wodecki jest miły i tak dalej, a my tutaj bierzemy Leszczyńskiego, bezkompromisowy dziennikarz z Warszawy, ten gość ma dredy i słuchał Nirwany, wiesz, jakiś takie po prostu Mopman. Koszmar, to jest to Mopman, o to też był w ogóle niedobry i efemeryczny program, ale o Robercie Leszczyńskim innym razem, bo w sumie w co trzecim odcinku parę jakichś takich uwag z naszej strony pada. W każdym razie Wojewódzki, jak powiedział Humphrey Bogart, jak powiedział, tak zrobił i odszedł z tego Idola po drugiej edycji.
wskoczył w jego miejsce Marcin Prokop. Pisano wtedy i znaleźliśmy takie ślady w sieci internetowej, że Leszczyński odchodzi również, a właściwie, że zostanie wywalony i w jego miejsce wskoczy Maciej Maleńczuk. No stanęło na tym, że Leszczyński został, Maleńczuk i tak wskoczył, więc w trzeciej edycji mamy już pięcioosobowe jury, a Kuba Wojewódzki, który nie chciał mieć z tym Muppet Show, w ogóle Muppet Show super, w ogóle nie tak. wiem, dlaczego by się od tego odżegnywać, ale Kuba Wojewódzki, który z tym Muppet Show nie chciał mieć nic wspólnego, jeszcze tutaj oczywiście wróci. Chciałbym mieć coś wspólnego z Muppet Show, nie? Znaczy to tak, to może rozwinę. No, to prawdopodobnie chodziło mu o teatr kiełkowy i o to, że tam są ręce nie, w tych nieautentyczność, tak. Mhm. A nie o to, że Muppet Show w swojej koncepcji jest tak, jest komediowo nieudanym programem, tak? Jest świadomie nieudany i tak dalej. Whatever. Natomiast tak, no, powiedzmy może jeszcze chwilę o tym, że wydarzyło się w życiu Wojewódzkiego, wydarzył się angaż w Proście, w tygodniku Wprost. Tam Wojewódzki prowadził taką rubrykę o płytach, która nazywała się Płyty Kuby Wojewódzkiego. No, jest to fajnie się nazywało. Fajnie się nazywała, tak. No i tam właśnie między innymi napisał o Kylie Minogue w ten sposób. Czy może być normalna kobieta, z którą chciałoby się przespać 2 miliardy facetów w wieku różnym? Czy może prowadzić stabilne życie śpiewaczka, na której posadę seks symbolu dybią tabuny uzurpatorów z Britney Spears na czele? Takiego losu doczekała właśnie cukierkowa Kylie. Na domiar złego uwierzyła, iż jest po pierwsze artystką, a nie tylko zmysłową wykonawczynią, a po drugie repliką boskiej Brigitte Bardot z najlepszego okresu. Niestety wartość muzyczna nowego albumu pani K pozostaje w ewidentnej sprzeczności z jej grą ciałem. To drugie bardziej kręci. Musisz w ten sposób mu pisać, dlatego że to jest kobieta? Czy jakby nawet, no, Kylie Minogue tutaj nie jest jak Kasia Nosowska. Rzeczywiście Kylie Minogue budowała wizerunek również swoim seksapilem, tak? Ale co z tego? Czy nie możesz napisać czegoś o płycie? Ja wiem, że to jest Wprost i Wprost było absolutnie jednym z największych ścierw na polskim rynku muzycznym, prasowym wówczas, tak? Jak polecam, są takie strony na oficjalnych stronach Wprostu z archiwum okładek z lat 2000-2003. Zapraszam również. Zapraszam, polecam. Fantastyczna sprawa. Spędziłem tam wspaniałe 15 minut. Tak. No zgadza się, to oczywiście jest wprostowe, ale mamy krótką recenzję. 90% jest o tym, że Kylie Minogue jest sexy, to okej, no nie ma kłamstwa, ale jest też wokalistką i to wokalistką, która już wcześniej wydała Fever, która jest zajebistą płytą i w ogóle, już pomijam to, że to body language wcale nie jest złe, ale to już tam kwestia gustu, prawda? Kwestia dobrego smaku, jakby powiedział Kuba Wojewódzki. Którego może brakuje ja się, chyba Mateusz teraz tutaj. Tak, może ja się nie znam, ale jest to dosyć ohydne. No i tak, on uderza w te tony, to była rubryka, która gdzieś tam przez 2 lata, chyba do 2004 na łamach Wprostu występowała, tam pisze o tym, że numery Linkin Park są do siebie podobne jak wietnamskie speakerki. To jest taki typowy już wojewódzki humorek, który zapowiada tak naprawdę program. 2004, to sobie przeskoczymy może, jest płyta The Soul Sessions, Joss Stone. No i Kylie Minogue była przynajmniej dorosła w momencie wydawania Body Language. Joss Stone nie. I Kuba Wojewódzki chwali zawartość muzyczną. Tutaj napisał coś o muzyce, trzeba tutaj przyznać, ale mówi również o Joss Stone. Dziewuszysko apetycznie nieletnie, zaledwie 16 wiosen, a stylowe i emocjonalnie dojrzałe, że aż strach. Jakby, ziomek, masz w tamtym momencie już chyba, o ile dobrze liczę, 41 lat. 41. Nie czyta się tego dobrze, tak? Pisze o albumie Anastasia. Tutaj Łukasz Jakub jakby się na pewno bardzo wkurwił. Od kilku sezonów słowo to ciałem się stało, ale zupełnie innym. Apetycznym i zdrowo zawodzącym. Pełną piersią, co widać tu i tam. No to jest kurwa taka już bioza, nie? Oczywiście wiem, że my dopiero wyszliśmy z tych 90-sów i że Grzegorz Brzozowicz tutaj, wiesz, wyznacza poprzeczkę, jeżeli chodzi o subtelność w pisaniu o kobietach, ale no jakby wciąż stare, nie? Więc to sobie już szło równolegle z idolami i z programem, o którym... No, będziemy musieli powiedzieć 2 słowa, nie ma co ukrywać. No. Tak jest. To jest w ogóle też... Parokrotnie mówiliśmy w tym podcaście, że nie chcemy uprawiać prezentyzmu i tam porównywać standardów dzisiejszych ze standardami ówczesnymi, ale wydaje mi się, że nawet jak na ówczesne standardy to było dziwne i budowanie swojej kariery dziennikarskiej na pisaniu o... W sensie wykorzystywanie każdego momentu do napisania o ciele jakiejś artystki jest dziwaczne.
I było również wtedy. I oczywiście nie wszyscy to wtedy widzieli, pewnie my też wtedy tego nie widzieliśmy jako nastolatki i gdzieś tam mieliśmy w głowach, że tak musi być, że tak po prostu się mówi o kobietach, które występują, no ale warto wspomnieć, że były takie czasy, tak? I warto też wspomnieć, że Wojewódzki nie skończył do dzisiaj tego, jak wiemy z nieautoryzowanej autobiografii, która wyszła parę lat temu, to nie jest jakaś książka właśnie. Tak, 5 lat temu. Sprzed 20 lat, nie? No. 5 lat temu. Czyli zaczął ją pisać 11 lat temu. Boże, jak po prostu, jak hartowało się Stal. Ale on no pisał tak, całe życie Mateusz. No, oczywiście, bo wiesz dlaczego? Bo słuchaj, Charlie Chaplin powiedział, że życie pisze najlepsze scenariusze. To jest oczywiście wymyślone, ale ciekawe jakby zrobić taki fact-checking związany z cytatami, którymi rzuca Kuba Wojewódzki w Idolu pierwszym czy drugim, gdy nie wszyscy mają dostęp do internetu albo tani dostęp do internetu i nie każdy by się w coś takiego bawił, czy aby nie są one fejkowe. Ale to jest tylko i wyłącznie przypuszczenie. Jeśli chodzi o prezentyzm, o którym wspomniałeś, jasne, ale nie wiem, seksualizowanie nieletnich przez gości po 40 już w XXI wieku na początku było mało popularne chyba. Chociaż, jak pokazuje dalsza kariera Kuby Wojewódzkiego, nie szkodziło, tak? Tak jak czytaliśmy w jednym z listów do Popcornu, że trochę narkotyków jest w dobrym tonie, to tutaj ewidentnie troszkę jakiejś takiej smalcuwy związanej z nieletnimi dziewczynami też absolutnie wchodzi. No, ale przechodzimy tutaj. Idole, nie idole. Tam przychodzą, śpiewają, Szymon Wydra całuje się z Foką, akurat nie w tym programie, tak, ale Muppet Show czyste, ale no prawdziwa punkowa telewizja, prawdziwa rewolucja, jeżeli chodzi o polski rynek medialny, nastąpiła również w 2002 roku, już po pierwszej edycji Idola i w trakcie emisji drugiej edycji Idola, mianowicie wystartował program, który nazywa się tak samo jak ten odcinek. Nazywa się Kuba Wojewódzki. Wystartował dokładnie 4 października 2002 roku, czyli wtedy w Polsce skończył się komunizm, powiedziała Joanna Szczepkowska, z inną datą, co prawda. I podobno Wojewódzki miał dwie propozycje w związku z Idolem, tak, tego własnego show. Jedna wyszła od producenta Wieczoru z Alicją, no to był program Alicji Rezich-Modlińskiej, druga z Polsatu. No i jeśli chodzi o publiczną, to usłyszał coś w rodzaju, ty tutaj nie spodziewaj się, że będziesz miał jakiś wpływ na te pytania, że będziesz miał jakąś kontrolę nad treścią tego programu, to będzie wszystko przygotowane i tak dalej. A Polsat podobno dawał mu wolną rękę, no i wiadomo, że zdecydował się na Polsat. Jak mówił w autobiografii, plan był prosty, zrobić talk show, który będzie jak transmisja z celi śmierci. Drastyczny, bezlitosny, nieznający pardonu oraz okoliczności łagodzących. Zakończony egzekucją gościa. Na marginesie, super pomysł, jesteś gospodarzem programu i zapraszasz, jak sama nazwa wskazuje, gości. I jakby twoim nadrzędnym celem jest to, żeby źle się u ciebie czuli, nie? Takie, proszę pana, to nie jest Polska po prostu naszych snów. Druga uwaga, on mówi transmisja z celi śmierci, drastyczny, bezlitosny. To się nie dzieje w celi śmierci, w sensie w cywilizowanych państwach, w których jest kara śmierci, niekoniecznie kary śmierci są drastyczne, bezlitosne, nieznające pardonu i chroniczne. W sensie wymyśliliśmy sposoby mordowania zbrodniarzy, które nie są drastyczne i nie polegają na rozpierdolaniu, więc nie wiem, czy to jest udane akurat porównanie. To jest na pewno kwieciste i efektowne, bo taki jest Kuba Wojewódzki. Tak, i pisze dalej, mieliśmy go robić rok. Nie dlatego, że nie mieliśmy pomysłu na następne lata, tylko dlatego, że istniało duże prawdopodobieństwo, że po roku już nikt do nas nie będzie chciał przychodzić. Show biznes to świat umowny i my chcieliśmy w tę umowę włożyć swoje bezlitosne 3 grosze. Znowu uwaga, no już widzę totalnie po prostu, że w Polsce goście rezygnują z udziału w talk show, które jest emitowane w Polsacie. To znaczy ludzie, którzy mają coś do sprzedania, w sensie swój wizerunek, swoją muzykę, swoje filmy i tak dalej. Totalnie to widzę. Więc jest to oczywiście jakieś takie fantomowe założenie tutaj Kuby Wojewódzkiego, który mówi o tym, jak to bardzo chciał rewolucyjną i punkową telewizję robić. On mówił o tym, że pierwszy odcinek został nagrany i niewyemitowany, że wystąpił w nim Kapitan Nemo, czyli Gajkowski, który jest teraz ulubieńcem publicznej. Wystąpił tam Kasa i wystąpiła tam Wanda Kwietniewska z zespołu Banda i Wanda i podobno Wojewódzki leciał bardzo grubo, że tam ich wysyłał wszystkich do grobu, że Kasie zarzucał brak talentu, co jest absolutnie niesprawiedliwe, bo Krzysztof Kasa-Kasowski jest jednym z najbardziej utalentowanych muzyków w Polsce i że było to tak ostre, że materiał nie został dopuszczony do emisji, ale Kasa do niego przyszedł parę tygodni
tygodni później do innego odcinka, więc wydaje mi się, że nie było to aż tak dotkliwe dla tych gości, jak chciałby to widzieć Kuba Wojewódzki. W każdym razie pierwszy odcinek już miał inną obsadę, już tam była Beata Ścibakówna i Anna Nowak-Ibisz, więc inaczej się ta piękna historia zaczęła i tutaj musimy zaznaczyć, że opieramy się na skrawkach. Niestety te rzeczy nie są zdigitalizowane w jakiś taki sensowny sposób, nie ma ich na IPLi, na YouTubie zachowały się tylko fragmenty niektórych odcinków, do których się odniesiemy, natomiast bardziej tutaj szyjemy, opierając się na i jakichś tam przekazach prasowych, medialnych, na jakichś komentarzach i opierając się na liście odcinków, którą można po prostu znaleźć w necie, bo jeśli chodzi o sam ten materiał, to mamy bardzo niewiele. Trzeba powiedzieć, że ważnym elementem tej audycji był DJ Adamus, który, prawda, zapierdalał po płytach, wow, ale robił show zajebiste. On dmuchał w te płyty, a one pierdziały. No. Tak, no. Polegało to z grubsza na tym, że po prostu raz na jakiś czas DJ Adamus wrzucał jakiś sample, który komentował to, co się wydarzyło, mniej lub bardziej trafnie, tak? Stare polskie filmy, stare kultowe polskie komedie, tam tak, były jakieś rzeczy z Barei. Fragmenty z polityków, no. i tak dalej, tak? To działo się tego rodzaju show. Scenografia no, była bardzo wojewódzko-centryczna, tak? Kanapami wojewódzkiego i gości były takie czarno-białe zdjęcia, fragmentów twarzy wojewódzkiego. I w ogóle to wszystko było takie bardzo beżowo, jasno-beżowe. To było chyba ostatnie lata, kiedy tak budowano studia telewizyjne. Raczej potem zdecydowanie tego rodzaju programy przynajmniej poszły w ciemniejsze barwy, w jakieś granaty, szarości, czernie, tak? Które są bardziej classy. I zresztą ta scenografia zmieniła się jeszcze w tym samym sezonie pierwszym w 2002 roku, więc tak. No i co, był to program, który faktycznie był bardzo wojewódzko-centryczny, w tym znaczeniu, że po pierwsze to nie było Kuba Wojewódzki Show, to był program, który nazywał się Kuba Wojewódzki, po drugie faktycznie Wojewódzki może wtedy jeszcze nie aż tak jak później, ale jednak już widać u niego było tendencję do przegadywania gości, do przerywania, do robienia takiego wokół siebie show, ale takiego show w rodzaju tych, jakie czasami lecą we włoskich stacjach telewizyjnych, nie? Że tam właśnie polegający na tym, że prowadząc przynajmniej stare programy, które były kiedyś, wiesz, krytykowane za to, że właśnie prowadzący są atencyjni, biegają, tam wokół nich są jakieś dziewczyny i oni tam wsiadają właśnie na rowerek jednokołowy i jeżdżą wokół studia podczas rozmowy z gościem, tak? No to Wojewódzki robił mniej więcej to samo, był nadaktywny, był jak taki szkolny, czy może klasowy showman, nie? Starał się zwracać na siebie uwagę i wydaje mi się, że wokół tego była jakaś taka narracja, że to jest taki zachodnie talk show, że to jest takie, wiesz, nie? No i jeśli tak, to faktycznie zachodnie, ale tak jak mówię, raczej w stylu włoskich programów telewizyjnych niż na przykład amerykańskich talk show, które oczywiście Conan O'Brien też bywa atencyjny w swoich late night shows, to nie? Ale zdecydowanie ma większy szacunek do tego, co mówi gość. I przy okazji jeszcze te programy, one się nigdy w tym kontekście nie poprawiły, tak? Programy amerykańskie opierają się na tym, że one są w jakimś stopniu scripted, tak? W sensie, że jest tam jakiś scenariusz i że prowadzący z gościem ustalają przed programem, o czym będą rozmawiali mniej więcej i jakie tam mamy dwie, trzy anegdotki, prawda, dotyczące czegoś tam. I wtedy ten program płynie bardzo dobrze, rozmowy są krótkie i treściwe, trwają od 10 do 15-20 minut i wszyscy są zadowoleni, tak? U Wojewódzkiego rozmowy po pierwsze bywały awkwardne, dlatego że jak wiemy między innymi z kulis programu, goście nie wiedzieli, o czym będą rozmawiali, przynajmniej z reguły nie wiedzieli, albo często nie wiedzieli, tak? Co sprawiało, że Wojewódzkiemu często ciężko szło gładkie przechodzenie przez rozmowę, goście czasami się peszyli, czuli się nieswojo, bo byli czasami jebani przez prowadzącego, a czasami byli też seksualizowani przez prowadzącego, albo seksualizowane raczej. I to wszystko było tak takie bardzo, no, dobre słowo angielskie, to jest awkwardne, tak? Nieprzyjemnie się to ogląda. Dzisiaj przynajmniej te pierwsze odcinki z lat 2002-2004. Tak, jeśli chodzi o ten 2002, ten pierwszy sezon, to naprawdę niewiele się zachowało. Jak się spojrzy na listę gości, to można by założyć, że to
ma być w miarę merytoryczne, to znaczy, że to nie jest aż jakiś taki radykalny skok na oglądalność, tak? Że to nie zawsze będą największe gwiazdy, bo tutaj, nie wiem, Jarosław Gugała, no Leon Niemczyk, no wiadomo, znany i lubiany, ale to nie jest no, najgorętsze nazwisko w 2002 roku, tylko już pan z dużym doświadczeniem. Tutaj mamy Cool Kids of Death na liście gości, mamy Kasę znowu z koniem, z Koniokonakiem, no Ścibakówna wspomniana, tak? Krzysztof Kowalewski z Pawłem Wawrzeckim, no znani aktorzy, ale nie chodzi o to, że ma tutaj być jakiś skandal i będą jakieś takie wybitne jajca. Do tego mamy czołówkę z muzyką Roberta Matery z Dezertera, czyli tak, troszkę amerykańsko, a troszkę dalej kontynuujemy niby ten jakiś taki, powiedzmy, że brumowy kurs, tak bym to nazwał. Oczywiście Wojewódzki już wtedy ma łatkę jakiegoś takiego bon vivanta, narcyza i tak dalej. Już po Idolu i już po pierwszych odcinkach tego pierwszego sezonu Kuby Wojewódzkiego. Pisała o nim m.in. Krystyna Lubelska w Polityce w listopadzie 2002 roku, czyli jakiś tam miesiąc czy półtora miesiąca po starcie emisji tego talk show. To jest artykuł pod tytułem Kuba Rozpychacz. Taki, prawda? To brzmi, Pani Krystyno. To brzmi w ogóle jak gdyby robiono pornograficzne wersje talk shows, nie? No to tak by się nazywał właśnie ten. Tak by się nazywała porno wersja Wojewódzkiego, no ale akurat w przypadku tego programu nie trzeba takowej tworzyć, więc Lubelska pisała o tym, że tak, Krzysztof Cugowski ma Wojewódzkiego za pierwszego prostaka RP. Tomasz Raczek uznał go za korniszona, a widzowie jego programów często uważają go za chama i debila. I mieli prawo rzeczywiście, bo to, co się zachowało, wygląda tak średnio. Mówiłeś o tym klasowym showmanie, właściwie to o klasowym śmieszku, który, jak robimy to zdjęcie po prostu klasowe i ja muszę odpierniczyć coś bardzo zabawnego, bo nie mogę kurwa stanąć na dwie minuty, nie? I po prostu zapozować do tego zdjęcia, bo mi na to moje ego nie pozwala. No i co się zachowało z tamtych czasów? No zachował się między innymi fragment programu z Najsztubem i to oczywiście robienie autorytetu z Piotra Najsztuba byłoby dosyć kłopotliwe z rozmaitych względów. Ale wydaje mi się, że potrafił albo potrafi dalej lepiej prowadzić rozmowę, najogólniej mówiąc lepiej rozmawiać niż Wojewódzki, bo nawet już w tym artykule Lubelskiej z listopada 2.2 jest wypowiedź profesora Godzica, który no, zwraca uwagę na to, że Wojewódzki totalnie sobie nie radzi jakby w takim otoczeniu, to znaczy patrzy w złą stronę. Okej, to może wynikać z braku doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie talk show, ale jemu bardzo duży problem sprawia prowadzenie rozmowy, moderowanie jej, tak? Mówiłeś o tym, że to nie jest oparte na scenariuszu i że być może by to zyskało, no ale właśnie, przez to, że to jest spontaniczne, to dostajemy jednak gościa, który nie zawsze albo bardzo często nie potrafi wyciągać z tych swoich gości skazanych na egzekucję jakieś odpowiednie wypowiedzi, a oni jednak potrzebują jakiegoś tam sterowania, bo jest to jakaś taka sytuacja telewizyjna. No i Najsztub już, to jest drugi odcinek tego pierwszego sezonu, Najsztub mu tam udziela rozmaitych rad. Wojewódzki ma w tym odcinku fryzurę a la Danzel, czyli ten nasz ulubiony belgijsko-rzeszowski wokalista od Pump It Up. Najsztub mówi, no ma pan zadatki na takiego aktora trzeciego planu, ale ja bym radził to porzucić. Ja myślę, że w panu jest jakaś siła, ale pan sam jej jeszcze nigdy nie widział. Nie dał pan jej dojść do głosu, ponieważ tak wiele pan wie o tym interesie, który się nazywa show business, że siłą rzeczy ta wiedza panem steruje. Więc tak, z jednej strony mamy próbę zapraszania jakichś takich gości, może to wynika z tego, że to jest pierwszy sezon nowego talk show i że nie wszyscy, czyli najbardziej popularni niekoniecznie chcą tam przyjść, ale już na tym etapie widać, że z jednej strony są jakieś takie ambicje merytoryczne, a z drugiej strony brak chyba narzędzi, żeby z tego zrobić coś ciekawego, nie? No i po prostu już w drugim odcinku dostajesz jakąś taką cenzurkę od Piotra Najsztuba, no ale jak się okazuje, oczywiście później Wojewódzki nic sobie z tego nie robi, bo wraz z kolejnymi odcinkami one są jeszcze bardziej przeładowane żarciochem, seksikiem, manekinem w stringach i tak dalej, a tej rozmowy ubywa. I mam wrażenie, a już nie śledzę tego programu, już dawno nie widziałem całego odcinka, bo czasami jeszcze to wrzucałem z ciekawości związanej z gościem na przykład, ale wydaje mi się, że tej rozmowy, tego jakiegoś potencjału rozmowy ubywa w tym programie od tych, no już ponad 20 lat regularnie, nie? Czyli to wszystko po prostu zjeżdża, mimo że bywały jakieś takie momenty chwały, o których jeszcze porozmawiamy pewnie w kolejnym odcinku, ale tak, no
nie zrobił sobie nic z tych dobrych rad Piotra Najsztuba, bo akurat jeśli chodzi o prowadzenie rozmowy, to myślę, że Piotr Najsztub miałby tutaj parę rzeczy do powiedzenia. Gorzej jest z prowadzeniem samochodu, prawda, ale to nie jest program motoryzacyjny. To prawda. Szkoda, że Tomasz Hajto chyba nigdy nie był chociaż czy nie był? Nie mam pojęcia. Był na stówę, tak. I Agnieszka Dygans była gościnią, bo czasami wrzucam te jakieś takie shortsy na YouTubie z programu. No. Wojewódzki kiedyś powinien zaprosić do jednego programu Najsztuba, Hajtę i Jerzego Sztuba na przykład, żeby sobie pogadali. Fajny. Powiem szczerze, no jak słuchałem tego Najsztuba, który, jak powiedziałeś, wystawia cenzurkę Wojewódzkiemu, no to śmiałem się trochę w duchu, no bo też nawet ludzie w komentarzach na YouTubie pod tym odcinkiem tam wskazywali, że kto miał rację, nie? Najsztub po prostu, wydaje mi się, że on nigdy się nie spotkał z taką osobowością, jaką był Wojewódzki, a też Wojewódzki miał strasznie dużo szczęścia, szczerze powiedziawszy, że nie miał żadnej konkurencji na tym polu, tak? Nawet jeśli mówimy tutaj właśnie o takim rynku, o tym rynku amerykańskim, z którego wywodzą się nowoczesne talk show, no to na każdego Conana O'Briena przypada kolejny tam jakiś Stephen Colbert, Jaylen akurat już nie, ale jeszcze był aktywny, kiedy Conan O'Brien prowadził swój program, tak? No ich jest iluś tam i ciekaw jestem, co by było, gdyby Kuba Wojewódzki miał jakąś realną konkurencję ze strony kogokolwiek, tak? No bo jasne, były osoby typu Szymon Majewski, ale to jest trochę inna parafia. Były postaci takie jak Marcin Prokop, ale to też jest zdecydowanie łagodniejszy prowadzący, tak? Natomiast nigdy nie wydarzyło się, żeby był ktoś, kto byłby na tyle agresywny i bezczelny i może troszkę na wyrost wierzący w swoje umiejętności jak Kuba Wojewódzki. No i on to wykorzystał, tak? No faktycznie ciężko byłoby dzisiaj nawet znaleźć osobę, która mogłaby prowadzić tak atrakcyjny, jak się wydaje, tak, dla setek tysięcy widzów program. Jeśli chodzi o porównanie tych starych odcinków do nowych, to Wojewódzki wciąż niespecjalnie potrafi prowadzić rozmowę i przy okazji trzeba powiedzieć, że to jest bardzo trudne też, więc trochę na jego obronę, ale wydaje mi się, że samo production value, mówiąc angielska, jest takie, że ten program troszkę bardziej płynie. Wydaje mi się, że też zainwestowali w spoko montażystów i to się trochę lepiej ogląda dzisiaj. Nie, zdecydowanie, jasne. Chociaż wciąż Kuba Wojewódzki ma taką tendencję do zapraszania kobiet atrakcyjnych do swojego programu związanych z różnymi branżami, tylko po to, żeby pogadać o ich majciochach, tak? No i tak też było w roku 2002, w jednym z niewielu urywków tego programu, który zachował się do dzisiaj, mówię z tamtego roku, tak? Jest odcinek 18, w którym wystąpiła Kaja Paschalska, wówczas 16-letnia. Która oczywiście była wypytywana o seksik, była wypytywana o relacje intymne ze swoim chłopakiem. Też Wojewódzki mówi o niej, że jest przeciętna i że jest taka ugrzeczniona, nie zwracając jakby uwagi na metrykę i na to, że jednak rozmawia z gimnazjalistką, chyba z uczennicą szkoły podstawowej, albo liceum, tak? No w każdym razie z uczennicą i z dziewczyną, która po prostu urwała się z klanu, i próbuje coś tam robić, jakąś karierę muzyczną i już naprawdę daje jej spokój. Jest tam generalnie, odchodzi z jednej strony beka z Paschalskiej, a z drugiej strony jest to takie dziaduńciowe trochę obłapianie jej retoryczne, tak? Że to jest jednak rozmowa o tym, że jesteś atrakcyjną młodą kobietą, czemu jesteś taka grzeczna, a może powinnaś być jak bubu, nie? A z drugiej strony wydaje mi się, że gdyby już faktycznie Kaja Paschalska stwierdziła, w młodym wieku, że chce być tak drapieżna, że poszłaby w stronę, w którą później poszła Miley Cyrus, tak? No to wtedy dostawałaby od Wojewódzkiego jakieś złośliwostki po prostu w polityce, że byłby jakiś slut shaming grany i to, że graciałem i nie zwracało, i przez to trudno zwrócić uwagę na muzykę, więc tak źle i tak niedobrze, nie? Jak jesteś kobietą na rynku muzycznym, to albo jesteś zbyt grzeczna i Kuba Wojewódzki cię za to opierdala, albo jesteś zbyt rozseksualizowana i Kuba Wojewódzki cię za to opierdala. Tak, no właśnie, nawet nie musisz być kobietą. Oczywiście kobiety mają u Wojewódzkiego znacznie gorzej, w ogóle w rozmaitych tutaj jakby przejawach życia, jak doskonale wiemy, ale Wojewódzki bardzo lubił, na pewno lubił, nie wiem, czy lubi dalej jakiś taki myk,
związany z mówieniem artyście, wykonawcy muzycznemu, dlaczego nie jesteś inny niż ja bym chciał w tym momencie, bo na przykład Wojciechowi Waglewskiemu też się dostanie jakiś czas później za to, że jest zbyt marudny i w ogóle taki niszowy, nie? A przecież mógłby, no jakby, więc to jest jego znany myk. Przy okazji, no tak, no właśnie, w jaką stronę poszła Kaja Paschalska potem muzycznie, to akurat wiemy 3 lata później, ale to już abstrahując od tego, to nie była ta transformacja, że tam good girl gone bad, jak to często tam w amerykańskim show biznesie, że Miley Cyrus na wielkiej kuli się buja. W każdym razie, no, jest to dosyć krępujące, nie tylko dlatego, że Wojewódzki jej zarzuca, że jest nudna i tam ugrzeczniona. To jest w ogóle 16-letnia laska, która wykonuje teen pop, po prostu pisany przez jakichś tam starych dziadów. Czego oczekiwałeś, że się wybije na niepodległość i będzie 7-minutowe numery komponować w ogóle, wiesz, grać na harmonijce i potem dostanie Nobla za teksty. Jakby jest to bardzo, bardzo dziwne. Hashtag Bob Dylan, czyli też osoba, która lubi po prostu zmyślać swoją biografię jak Wojewódzki. To byłby plot twist, jakby Paschalska dostała Nobla kiedyś literackiego, no nie? Tak, tak. No jest teraz dyskusja o Taylor Swift, więc dlaczego Kaja Paschalska miała być gorsza? Z wielu powodów, tak. Ale nie będziemy o nich dzisiaj mówić. Natomiast to, w jaki sposób prowadzi tę rozmowę Wojewódzki, jest bardzo krępujące, bo jednak 16-letnia, chyba Kaja Paschalska była wtedy świeżo po 16 urodzinach i 16-letnia dziewczyna dla tam 39-letniego chyba w tamtym momencie faceta powinna być jednak traktowana jak dziecko, jak bardzo młoda osoba, a on tam podpytuje wprost o wiek inicjacji seksualnej, o to, że się obniża radykalnie i co ona o tym sądzi. Podpytuje ją o chłopaka i mówi jakieś rzeczy w rodzaju, że nie dość, że musi chodzić do myty, to jeszcze nie współżyje seksualnie, bo tak wywnioskował z tej rozmowy. W ogóle, kurwa, co tam się dzieje? A przy okazji jeszcze cytuję fragment piosenki Przyjaciel potrzebny od zaraz. Chyba ten fragment, że tam dzień w dzień czuję, jak się za mną skrada. To chyba jest jakiś żart związany z zapachem, podejrzewam, wojewódzkiego już nie pamiętam dokładnie, i mówi Paschalskiej, no przecież to jest jakieś takie dziewczęce, ja bym w tobie chciał widzieć taką zaczepną kobietę. Jakby ziomek, po pierwsze, dlaczego chcesz widzieć zaczepną kobietę w 16-latce, a po drugie, ziomek, ten tekst napisał Andrzej Piaseczny, nie? Kurwa, daj spokój. No przecież on, wiesz, 2 lata później pisał ten tekst we Wproście, że tam dziewuszysko apetycznie nieletnie, tak? No, więc... no, tak, tak, to się wszystko absolutnie łączy, a ta biedna dziewczyna jest tam bardzo, bardzo mocno skrępowana i my razem z nią, jeżeli mamy jakieś takie w miarę zdrowe odruchy w sobie. Tak, ja jestem w ogóle ciekaw, czy był jakiś taki widz tego programu, tego konkretnego odcinka na przykład, który siedział przed telewizorem, a dobra, ja opyta, a to fajne. To, no to na pewno. No ile ona ma lat? 14? O, to super, super. Seksik, fajnie. Klepanie w kolana przy okazji, tak, tak. Że... Ale. Czy cała rodzinka się, wiesz, przed telewizorem siedzi, ale fajnie tam magluje, no dobrze, dobrze. Niedobrze. Mam nadzieję, że nie. No. Ale być może tak, skoro Wojewódzki prowadzi ten sam program, no w innej stacji, ale jednak ten sam program od 20 paru lat. No i co? No i Mateusz, chyba no, o kolejnych sezonach tego wspaniałego talk show powiemy sobie w odcinkach kolejnych o Kubie Wojewódzkim, nie? Nie, to od razu można zapowiedzieć, że w odcinkach to nie może, tak się też wydaje. To się nie może zakończyć na drugim odcinku, dlatego że tego zwyczajnie nie zmieścimy, ale tak, rzeczywiście tam już tego materiału będzie zdecydowanie więcej, tego materiału archiwalnego, który tu i ówdzie się zachował i będzie o czym mówić nie tylko w kontekście programu Kuba Wojewódzki, bo jeszcze sporo wątków poruszymy, więc tak. Tak, no chyba można po prostu tutaj uznać pierwszy odcinek 3. sezonu Podcast Teksu za zakończony, co nie będzie miało żadnego znaczenia dla tych osób, które dotrą do tego odcinka nieco później, na przykład kilka miesięcy później z polecenia znajomego czy znajomej. I przy okazji bardzo dziękujemy za te rekomendacje. Dziękujemy. I ta poczta pantoflowa działa, więc jesteśmy bardzo, bardzo wam wdzięczni i dziękujemy bardzo naszym patronkom i naszym patronom za to, że nas wspierali w tej przerwie wakacyjnej. Sporo osób pisało, no to już po prostu luźna gadka. Mówiliście o tym, że możemy pierdolić bez sensu na końcu, więc wykorzystujemy tutaj szansę. Sporo z was pisało, no ile można tych wakacji, no wystarczy już, ile można odpoczywać, 2 miesiące. Kochani, tych wakacji było kurwa z 5,5 dnia. Były rzeczy robione i się przekonacie o nich w przyszłości, ale o tym będziemy jeszcze
mówić, bo jest za wcześnie. Także bardzo dziękujemy. Gdzie jedziesz na wakacje jeszcze w tym roku? Bo tam masz jeszcze jakiś wyjazd przed sobą. Nie, Bartek, nie zgadniesz. Jedziesz do Bejrutu. Nie, no jadę do Wambierzy, co do Bazyliki. Domyślasz się i stali słuchacze też się pewnie domyślają, więc zostawmy to. To będzie takie niedopowiedzenie, to będzie podwójne kodowanie dla tych, co czytają metafory i rozumieją konwencje. Będziemy się żegnać w takim razie. Bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Cześć! Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.